Okay, good evening. Dobry wieczór. I'm very glad to see you again tonight. Bardzo się cieszę, że Państwa widzę dzisiejszego wieczoru ponownie. And today I had the chance to actually visit a little of your city. I dzisiaj miałem okazję zwiedzić sobie troszeczkę Gdańsk. A lot of history. I naprawdę macie bardzo długą historię. The people here have been through a lot. Ludzie tutaj przeszli przez bardzo wiele doświadczeń. I mean, I saw in pictures the ruins after the war. Widziałem na zdjęciach ruiny Gdańska po wojnie. And then everything looked so nice and everything was built back. I wszystko zostało odbudowane i wygląda tak pięknie teraz. But there was something that I didn't like. Ale było coś, co mi się nie podobało. It was too cold. Było za zimno. So probably I would have to come back in the summer. Więc pewnie będę musiał tu wrócić jeszcze latem. Well, that's not a promise. Oczywiście nie mogę tak obiecać, bo mnie różnie bywa. Before we start, let's have a word of prayer together. Zanim jednak rozpoczniemy, pomódlmy się wspólnie. Father in heaven. Ojcze w niebie. In humbleness we thank you for your love that has no measure. W pokorze dziękujemy ci za twoją miłość, która jest bezgraniczna. Thank you for your promise that whenever two or three come in your name, you are there. Dziękuję ci za twoją obietnicę, że tam, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w twoim imieniu, tam jesteś obecny. Father, we pray only in Jesus' merits. Ojcze, modlimy się w zasługach Jezusa. That you come among us tonight. Abyś przybył tu i był między nami dzisiejszego wieczoru. You open your word. Abyśmy, gdy otworzymy twoje słowo, and you touch every heart. Rozjaśnij nam je i dotknął każdego serca. You know every need. Znasz każdą potrzebę. So Father, please answer questions. A więc Ojcze, prosimy, abyś odpowiedział na pytania. And bless everybody. I błogosławił wszystkim. May we know you more. Abyśmy, Panie, poznali ciebie bardziej. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Before we start. Zanim rozpoczniemy. If you want. Jeżeli chcecie. We can give you a chance to ask a few more questions. Możemy dać wam okazję, żeby zadać jeszcze kilka pytań. Because last night we didn't really have a lot of time for questions. Bo wczorajszego wieczoru mieliśmy mało czasu, żeby to zrobić. I want to give you more time for questions. Chciałbym wam zatem dać więcej czasu na zadawanie pytań. Anybody has a question? Czy ktoś z państwa ma jakieś pytanie? Hmm? No, that's good. Nie, to dobrze. That means that you understand everything. To znaczy, że państwo zrozumieli wszystko. No questions? Nie ma pytań, tak już na poważnie. Related to prayer. To są pytania odnośnie modlitwy. No. One. Jest pytanie. Hold on a second. Podadzą mikrofon. Jak się skupić w czasie modlitwy, kiedy myśli biegną w różne strony? Okay, that's a good question too. To też jest bardzo dobre pytanie. What can you do so your mind doesn't wander all directions? Co zrobić, żeby nasz umysł po prostu nie wędrował w różne kierunki? There are people. Są takie osoby. Many. When they pray, prayer becomes a routine. Kiedy one się modlą, ta modlitwa staje się rutyną. And people have a tendency to pray the same prayer every day. I ludzie mają oczywiście taką tendencję, że modlą się zawsze tymi samymi słowami każdego dnia. When I was young, gdy byłem młody, in the church that I used to go, w kościele, do którego chodziłem, there was an old guy. Był taki starszy pan. He prayed the same prayer every time. I on za każdym razem modlił się w dokładnie identyczny sposób. And he prayed it so many times that we all knew the prayer by memory. I tak często się to modlił tą modlitwą, że każdy znał już ją na pamięć. And we could say every word ahead of him. I można było powiedzieć, zanim on jeszcze skończy słowo, my już wiedzieliśmy, co powie. And one time, because I was a little crazy when I was young. I gdy byłem młody, to byłem trochę szalony któregoś razu. One time when he started to say the prayer in church. Gdy zaczął znowu się modlić tą samą modlitwą. I said a few words before he said them. Ja powiedziałem, ubiegłem go troszeczkę i powiedziałem to, co zaraz miał powiedzieć. And he got confused. He didn't know what to do because I said the words that he was about to say. I on się tak pomieszał w tym wszystkim, bo ja powiedziałem już to, co miał powiedzieć. And then he came after church. He was angry with me. I potem, jak się zakończyło nabożeństwo, podszedł do mnie i był zły. Are you mocking me?
czy ty się ze mnie nabijasz? I said, no, I'm helping you. Mówię, nie, ja tobie pomagam. And then I asked him, why do you pray the same prayer? Pytam się go, ale czemu brat się tak modli, zawsze tak samo? He was about 75 years old. On już miał 75 lat. He told me when he was 17, he got baptized. Powiedział mi, że kiedy miał lat 17, ochrzcił się. And he thought about it. I myślał o tym. And he wrote the best prayer ever. I tak myślał, że napisał najlepszą modlitwę na świecie. That would include everything. I że wszystko w niej ujął. He learned it by memory. Nauczył się jej po prostu na pamięć. And he prayed the same prayer all his life. I codziennie modli się tą samą modlitwą przez całe życie. So I am asking you now, is that the way we should pray? I teraz pytanie do Państwa, tak powinniśmy się modlić? So, prayer is the opening of the heart to God as to a friend. A więc modlitwa jest jakby otwieraniem serca dla Boga, jak dla przyjaciela. Jesus says, Jezus mówi, do not repeat the same words as pagans do. Nie powtarzajcie te same słowa, tak jak poganie to czynią. Did you hear what Jesus says? Słyszycie, co Jezus powiedział, prawda? Do not repeat the same words. Nie powtarzajcie tych samych słów, tak jak czynią to. There are oriental religions. Są takie religie azjatyckie. Please don't get me wrong. I don't want to talk against them. Proszę nie zrozumieć mnie źle. Nie chcę źle o tych religiach mówić. There are good people in every religion. Są dobrzy ludzie w każdym wyznaniu. And there are bad people in every religion. I tak samo są również źli w każdym. We should love all people. God loves everybody. Powinniśmy kochać wszystkich ludzi, ponieważ Bóg kocha wszystkich. So I am not talking about people. Więc ja nie mówię tutaj o ludziach. I'm talking about the way we pray. Mówię o samym sposobie modlitwy. So in oriental religions, a więc w tych religiach the way they pray, they repeat the same words like a mantra. Oni modlą się tymi samymi słowami, powtarzają je tak jak mantrę. And after they repeat many times the same words, i gdy już wiele razy powtarzają te same słowa, they go in trance. Wpadają taki trochę trans. Like hypnosis. Jakby hipnoza. And science says, a nauka nam mówi, that you, if you take three, four words, że jeżeli weźmie się takie słowa, and repeat the same words many times, i będzie się je cały czas powtarzało, cały czas, the more you repeat, im bardziej powtarzamy, it blocks your frontal lobe, tym bardziej przestaje działać nam przedni płat czołowy, and you have no control over your brain. I przestajemy mieć kontrolę nad własnym umysłem. It goes into hypnosis. To jest po prostu hipnoza. And somebody else can control you. I kto inny w tym momencie może przejąć kontrolę nad nami? God gave you freedom of choice. A Bóg dał wam wolność wyboru. And God said, you choose today. I Bóg powiedział, wy wybierajcie dziś. You are supposed to choose. Macie wybierać. Nobody should choose for you. Nikt nie powinien dla was wybierać. Nobody has the right to manipulate you. Również nikt nie ma prawa manipulować wam. Nobody has the right to tell you what to do. Ani mówić wam, jak należy postępować. People can give you information. Ludzie mogą dawać państwu informacje. But should not decide for you. Ale nie mogą za państwo the decydować. The decision is between you and God. Ani również nie mogą uczestniczyć w tej relacji między wami a Bogiem. Satan wants to take control over your mind. Natomiast szatan chce przejąć kontrolę nad waszym umysłem. You should never let that happen. I nigdy nie należy mu na to pozwolić. Therefore Jesus says, do not repeat the same words as pagans do. I dlatego właśnie Pan Jezus mówi, że nie wolno powtarzać słów tak, powtarzać cały czas, tak jak robią to poganie. Because if you repeat the same words again and again and again, bo czyniąc to, you don't think anymore. Przestajemy myśleć. And even if you don't go into mantra, into hypnosis, i nawet jak nie popadniemy w stan hipnozy, you still don't think about it, and prayer becomes just a habit. To nadal nie myślimy o tym, co mówimy, i ta modlitwa staje się takim trochę nawykiem. And you say the prayer? Więc mówimy tak, odwalamy tę modlitwę, można tak like powiedzieć. A duty? Jakby jakiś obowiązek, but you don't think about it. Ale nie myślimy o tym. Did it ever happen to you to pray and realize that you said amen and your mind was in a different place? Czy zdarzyło się Państwu modlić się i na koniec powiedzieć amen i nie pamiętać, o czym Państwo się modlili wcześniej? Or you were studying from the Bible? Albo czytać na przykład Biblię? And you just realized that you don't remember what you studied because your mind was in a different place? Coś się przeczytało, ale w ogóle nie pamiętają Państwo, co właściwie przeczytali. That's when we repeat the same thing again and again. It becomes routine, so there is no involvement of the brain. I
tak się często dzieje, kiedy człowiek popada w stan rutyny, czyli jakby mózg się wyłącza, przestaje myśleć. And now I answer the question. I teraz, żeby odpowiedzieć na to pytanie. In order for you to be able to focus in prayer, aby być skupionym w modlitwie, you should never pray the same prayer again and again. Nie należy modlić się tą samą modlitwą zawsze. Do you follow me? Czy państwo rozumieją? Prayer has to be like a discussion. Bo modlitwa powinna być rozmową. To be fresh, aby była taka świeża. Relevant. Musi być na czasie. Honest. Szczera. For instance, dla przykładu. My wife and I have a very good, excellent relationship. Z małżonką mamy bardzo dobrą relację. We talk everything together, openly. O wszystkim rozmawiamy ze sobą. Now imagine if I would say every day the same words to my wife, every day, 20 years, 30 years. Proszę sobie wyobrazić, jakbym mówił mojej żonie te same słowa codziennie przez 31 lat. Would that be a good relationship? Czy to byłby dobry związek? I would sleep on the couch. Ja myślę, że spałbym na tej kanapie. My wife wants me to be honest. Bo oczywiście, że żona chce, żebym był szczery z nią. Not to say like a robot the same words. Nie żebym był jak robot, prawda, który powtarza te same słowa ciągle. In prayer you need to have a conversation with the Lord. A więc modlitwa powinna być rozmową z Panem. That's number one. To jest pierwsza rzecz. When you pray the same words, you cannot focus. Więc kiedy modlimy się tymi samymi słowami, nie możemy się skupić. Number two. Druga sprawa. When you go to prayer, most of the people in our society have no respect for God. Często jest tak, że większość osób w naszym społeczeństwie nie ma szacunku dla modlitwy. They say they respect God. I mówią na przykład, że szanują Boga. But they don't even know what respect means. Ale nie wiedzą tak naprawdę, na czym polega ten szacunek wobec Niego. You need to realize. Trzeba to zrozumieć. If you would go to meet the president of the country or a king, gdybyśmy mieli odwiedzić prezydenta kraju albo jakiegoś króla, how would you behave? Jak byśmy się zachowali w tym momencie? We go into the presence of the God of the universe. A kiedy wchodzimy w obecność Boga Wszechświata, He is holy. On jest święty. He has created suns. On stworzył słońca. You go into His presence. I stawiając się przed Nim, it says in the Bible that He speaks suns into creation. Jest mowa o tym w Piśmie Świętym, że On czyni pewne rzeczy. And it happens. On mówi coś i to istnieje. You go into His presence. Angels in His presence cover themselves. I w Jego obecności aniołowie zakrywają swoją twarz. And they go, amen. A my przychodzimy przed Panem i mówimy, amen. You need to realize who you are addressing. Trzeba zrozumieć, do kogo się mówi. Before you start praying, make yourself aware that you enter in the most holy place into God's presence. A więc zanim zaczniemy się modlić, trzeba uświadomić sobie, że my wkraczamy do najświętszego miejsca na ziemi, czyli w obecność Bożą. Because if you are aware of that, you will focus. I mając taką świadomość, człowiek będzie obudzony i skupiony. Therefore, in the Bible, when they pray, they don't start asking, but first they kind of remind God what God has done. I dlatego, kiedy osoby w Piśmie Świętym modliły się, nie zaczęły najpierw od proszenia, ale dopiero wspominały to, co Bóg dokonał. Not only to praise God, a więc nie tylko wychwalały Boga, not only to build faith, nie tylko wzmacniały wiarę, but to help them realize that they talk to God. Ale pomagały sobie uświadomić, że oni mówią do Boga. So you need, when you start praying like they do, Lord, you have created heaven. You have split the sea. You have done this and that, you know? A więc ważne jest, żeby sobie przypominać, że Panie, Ty, który stworzyłeś nieba, Ty zrobiłeś to i tamto. You are holy. Jesteś święty. Billions of angels worship you. Panie, miliony aniołów oddają Ci cześć. You are the creator. Jesteś stwórcą. I'm coming into your presence. I ja przychodzę przed Twój tron. That makes you focus. To... If you just go on, sure you don't focus. To powoduje, że się skupiamy, bo gdybyśmy tylko tak, to wiadomo, że nie będziemy skupieni. Don't repeat the same words. A więc nie te same słowa używamy. So prayer should be always fresh. Once again? Prayer should be always fresh. A więc modlitwa powinna być zawsze świeża. Realize who you are addressing. Powinniśmy uświadomić sobie, do kogo mówimy. And number three. I trzecia rzecz. Speak from the heart. Mówcie od serca. If you don't have a need, jeżeli nie czujecie takiej potrzeby, don't say it because it's the nice thing to say. Nie módlcie się tylko dlatego, że to jest ładne i tak powinno być. People feel the need to say nice prayers.
Ludzie mają gdzieś jakąś taką potrzebę, że muszą modlić się pięknie. Who do you try to impress? Ale kogo my chcemy, na kogo chcemy wpłynąć? You cannot impress God. God knows how you are. Boga nie można jakoś zmienić tym, tak? And if you try to impress people, then you cannot focus. A jeżeli będziemy chcieli wywrzeć jakiś pozytywny wpływ na kogoś, to też się nie skupimy. When you talk to God, a więc kiedy mówimy do Boga, be honest. Powinniśmy być szczerzy. Speak from the heart. I mówić od serca. And you'll never lose focus. I wtedy nigdy nie stracimy skupienia. Okay, you got the answer? Czy odpowiedziałem na to pytanie? I'm gonna give you the fourth one. A dodam teraz jeszcze czwartą rzecz. These three are important. Więc te trzy rzeczy są bardzo ważne. And they are the basics. I to są podstawy. The fourth one, a czwarta rzecz, we'll get there, is more advanced. Jest już bardziej zaawansowana. I'm gonna give it short and later explain it. Teraz pokrótce powiem, później wytłumaczę w większych detalach. After you pray a little and you express your honest heart. A więc kiedy się troszeczkę pomodlimy i jakby jest to wyrażeniem tego, co jest w naszym sercu. For instance, you pray for your son that is sick. Na przykład modlimy się o swojego syna, który choruje. You pray for your wife that doesn't know God. Modlimy się na przykład o małżonkę, która nie zna Boga. After you pray a little. I kiedy już tak troszeczkę się modlimy. Then move into the prayer study sequence or part. To wtedy przechodzimy do tej części modlitwy, która jest taką, z takim studium. Where you mix prayer with study and prayer and study and prayer kiedy and study, not only prayer. Przeplatamy modlitwę i studium, nie tylko samą modlitwę. And now I'm gonna tell you why. I teraz powiem dlaczego. We start where we stopped last night. I więc i tutaj będziemy dalej kontynuować tam, gdzie wczoraj skończyliśmy. So what was the next part? Jaka była kolejna część modlitwy? Thy will be done. Niech się dzieje Twoja wola. You remember? Pamiętają Państwo, tak? Okay. Dobrze. Should we in prayer say, may your will be done? Should we? Czy powinniśmy mówić do Boga, Panie, niech się dzieje Twoja wola? Powinniśmy? Yes or no? Tak czy nie? Why? Czemu? Because God knows what is best for us. That's a good question. That's to a good answer. Oczywiście, że Bóg wie to, co jest dla nas najlepsze, tak? Okay. Do we say in prayer, may your will be done? Czy mówimy w modlitwie, niech się dzieje Twoja wola? Yes or no? Tak czy nie? Okay. Do we really mean it? Ale naprawdę o to nam chodzi? Yes or no? Szczerze? Then why, when you pray something, you keep asking and asking and asking if you want God's will? Do you want your will or God's will? I widzicie, i tutaj jest taka rzecz, że często my prosimy Boga i prosimy, i prosimy, i prosimy. I went to my mom. I nie wiadomo, czy to dotyczy naszej własnej woli, czy Jego woli. I went to my mom when I was about 3 years old. Gdy byłem młody, miałem 3 lata, poszedłem do mamy. Mami, I want the chocolate. Mamusiu, chcę czekoladkę. Mami, I give you one after you eat. Mamusia mówi, dam ci jedną, jak zjesz okay. obiad. Okay, eight, now give me the chocolate. Wsuwam i poproszę czekoladkę. She gave me a chocolate. Podała mi czekoladkę. Ate it. Zjadłem. Mami, I want another chocolate. Mamusiu, chcę drugą czekoladkę. I just gave you one. Ale ja już ci dałem. Oh, please, I love you. I'm gonna give you a hug. Can you give me another one? Ja cię tak kocham, możesz mi dać jeszcze jedno. Okay, this is the last one. Dobrze, dobrze, dam ci, ale to ostatnia. I got a second chocolate. Dostałem drugą czekoladkę. Chocolate is good. Czekoladka smakuje. It was hazelnut dark chocolate. A to była ciemna czekolada z orzechami. Oh, I already got water in my mouth. Ojeju, to ta ślina mi cieknie. So, I ate the second chocolate. Zjadłem sobie drugi kawałek. I said, Mommy, can I have another one? Mamusiu, mogę kolejną? And she said, it's not healthy for you to eat so much chocolate. Synu, to nie jest zdrowe dla ciebie, żeś miał jeść tyle czekolady. I said, I know, but I want one more. Ja wiem, ale ja chcę jeszcze jedno. I said, you need to trust me because I know better what is good for you. I mama mi mówi, słuchaj, synu, musisz mi zaufać, bo ja wiem lepiej, co jest dla ciebie. I trust you, mom. A ja ci ufam, mamusiu. And I want to obey you, mom. Ale chcę więcej czekoladki, mamusiu. I do whatever you say. Zrobię wszystko, co powiesz, będę posłuszny. Just give me a chocolate. Tylko daj mi tej czekoladki. Do you follow? Rozumiem Państwo, tak? I do whatever you say, just give me what I want. Zrobię wszystko, co ci powiesz, ale daj mi to, co ja chcę. So, I want you to do her will or my will. A więc tak naprawdę chcę robić, czynić własną wolę, czy Bożą wolę? Give me the chocolate, give me the chocolate, give me the chocolate. Mama, 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 give me the chocolate. Mama, daj mi tę czekoladę. And I kept asking for 10 minutes. Give me the chocolate, give me the chocolate. She said, tak ją myślę. Okay. Że ona w końcu powiedziała, dobra, masz tą czekoladę. And I got the third one. No i dostałem trzeci kawałek.
That's what we do in prayer. I tak my się właśnie zachowujemy w modlitwie. We keep asking and asking ciągle and asking prosimy, and asking prosimy, and asking prosimy. And asking. And we say, may your will be done. A przy okazji mówimy, niech się dzieje Twoja wola. Really? Naprawdę? Szczerze? If you keep pushing, it means you want the way you want. Jeżeli cały czas naciskamy na Boga, to znaczy, że tak naprawdę chcemy własnej woli, prawda? Because if you want the way he wants, bo gdybyśmy chcieli jego woli, after you ask, po pytaniu, you say, Lord, you know what is better. Powiedzielibyśmy, Panie, ty jesteś tym, który jest mądry. So I'm gonna let you decide. Więc ja pozwolę tobie zdecydować. You know why we don't do that? Wiedzą państwo, dlaczego tak nie robimy? Because we don't trust him. Bo nie ufamy Bogu. We say with the mouth we trust him. Twierdzimy, że tak jest, ale nie jest tak. But practically we are afraid it's not gonna be okay. W praktyce boimy się, że wcale nie będzie to dobre dla nas. We don't feel good before we do something. I boimy się, więc wolimy sami coś zrobić. We don't trust him enough to let him take care of it. Bo nie ufamy Bogu na tyle, żeby on mógł przejąć kontrolę i zdecydować. And you know why we don't trust him? A wiecie, dlaczego mu nie ufamy? Because you don't know him. Bo nie znamy go. You cannot trust a stranger. No nie da się zaufać komuś, kogo nie znamy. You need to know God as Moses, as Abraham knew God. Boga trzeba poznać tak, jak Mojżesz go znał, tak jak Abraham go znał. When you know God indeed, gdy się naprawdę zna Boga, you know that you can trust him. To się wie, że można mu zaufać. But when you don't know him, you doubt. Ale ponieważ go nie znamy, to you are insecure. Mamy wątpliwości. And you know why we don't trust him? A więc czy wiemy, dlaczego mu nie ufamy? Because you don't spend time with him. Bo również nie spędzamy z nim czasu. We go to God to get help and blessings. Idziemy do Boga po pomoc i po błogosławieństwo. We don't go to God to get relationship. Ale nie idziemy do niego po to, żeby tworzyć z nim więź. To know him. Żeby go poznać. We just want the results, the benefits, the blessings. My chcemy otrzymać tylko błogosławieństwa, te jakieś korzyści. But we don't want to spend the time to know him. I wcale nie zależy nam na tym, żeby spędzić ten czas z nim po to, żeby go poznać. And therefore we doubt him. I dlatego nie ufamy mu. Therefore God wants us to pray without ceasing. I dlatego Bóg chce, żebyśmy modlili się bez przestanku. It says in the Bible, pray without ceasing. Jest tak właśnie napisane w Biblii. Because God wants us to have a relationship with him. Dlatego, że tak naprawdę o co tu chodzi, to, że Bóg chce, żebyśmy mieli z nim związek. That's the reason Jesus says, my sheep know my voice. I dlatego jest powiedziane, Jezus powiedział, że moje owce znają mój głos. So, in prayer, when we say, may your will be done, kiedy mówimy w modlitwie, niech się dzieje Twoja wola, we should actually mean it. Powinniśmy naprawdę szczerze tak uważać. We should actually desire God's will, not our will. Powinniśmy pragnąć Bożej woli, nie własnej. Now, I like soccer. Soccer. Ja lubię piłkę nożną. European football. Chyba lubicie też w Polsce. American football? I don't like. Ja nie lubię amerykańskiego futbolu. I don't understand the game. W ogóle nie rozumiem tej gry. Soccer, when you have Spain and Portugal or Brazil or Italy playing, ale that's a good game. Kiedy grają mecze piłki nożnej, na przykład gra Hiszpania z Brazylią albo Włochy z jeszcze jakimś innym krajem. When I watch it, kiedy oglądam ją, I'm all into the TV. To po prostu oczy mi się przyklejają do goal! Goal! Go, 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 go! Goal! You know? My wife comes and talks to me. Moja żona wtedy przychodzi i mówi do mnie. I'm watching the game. A ja patrzę w ten ekran. And she talks. Ona coś tam mówi. Honey, can you help me? Kochanie, możesz mi pomóc? Can you vacuum the room? Możesz coś tam? Can you wash the dishes? Możesz umyć naczynia? And I'm, aha, aha. Goal! Aha. Ja, ale goal! And she says, are you listening to me? Ona, czy ty mnie słuchasz? And I do, huh? Mówię, co? What did you say? Co powiedziałeś? I have no clue what she said. I dalej oglądam. Because my mind is there. Bo mój umysł jest tam, w tej grze. That's what we do in prayer. May your will be done. I tak samo powinno być w modlitwie. Niech się dzieje Twoja wola. But we don't know his will. Ale często my nie znamy Jego. Because our mind is to our needs. Bo nasz umysł jest przy tym, co my chcemy. Because in prayer we always talk and never listen. Dlatego, że my w modlitwie ciągle mówimy i nigdy nie słuchamy, albo rzadko robimy. Prayer should be a dialogue. A modlitwa powinna być takim dialogiem, wymianą. Don't you think that what God says is more important than what you say? Czy nie myślą państwo, że to, co Bóg powie, jest ważniejsze niż to, co my mamy do powiedzenia? Is there anything that you can tell God that he doesn't know? Czy jest coś takiego, co możemy Bogu powiedzieć, o czym on już nie wie? Wouldn't it be more important in prayer to rather listen than to talk?
Czy nie byłoby ważniejsze w modlitwie, aby słuchać bardziej niż mówić? In fact, in the book of Psalm, it says, do not bring the sacrifice of the fools, many words. A więc w pewnym psalmie jest napisane, nie przynoście mi ofiary tych, którzy są niemądrzy. I tam dalej jest przecinek i napisane wiele słów. People who talk a lot in prayer and never listen. Mówią bardzo dużo w modlitwie i nigdy nie słuchają. They never grow. Nigdy nie wzrastają tak naprawdę. If you say, I want to do your will, Lord. Jeżeli mówimy, Panie, chcę czynić Twoją wolę. How could you do it if you don't know it? Jak można to robić, jeżeli nie znamy? You got to know His will. Trzeba in order to do it. Czas, żeby poznać Jego wolę, żeby być w stanie ją wykonać. And to know His will, you got to listen. A więc, żeby to zrobić, trzeba z kolei słuchać. Give him a chance to talk. I trzeba mu dać szansę, żeby sam przemówił do nas. In the Bible, in Revelation, he says, he who has ears to listen what the Holy Spirit says. W Piśmie Świętym, w Księdze Objawienia jest napisane, że ci, którzy mają uszy, niech słuchają. God wants us to listen. A więc Bóg chce, żebyśmy słyszeli. Throughout the whole Bible, from Genesis to Revelation, God talks to people. Od początku Pisma Świętego, od Księgi Rodzaju do samego zakończenia Księgi Objawienia, Bóg mówi do ludzi. But we never listen. A często ludzie nie słuchają. We are always in hurry. My się zawsze śpieszymy. Even when you have a friend. Nawet jak mamy przyjaciela. All friends want to talk. Wszyscy przyjaciele chcą rozmawiać ze sobą. Very few friends listen. A niewielu z nich słucha nas. Po prostu słucham. Do you know what I'm talking about? Wiedzą Państwo, o czym mówię, tak? If you have a real relationship with God, you need to also listen. Jeżeli mamy taką prawdziwą więź z Bogiem, powinniśmy Go słuchać również. Prayer is the breath of the soul. Modlitwa jest oddechem duszy. You don't breathe only out, you also breathe in. Nie oddychamy tylko na zewnątrz, ale musimy też wciągać powietrze do środka. In prayer we just breathe out, out, out. A my często tylko tak wyrzucamy z siebie. We never breathe in. I nie wciągamy tego powietrza do środka. You need to talk. Trzeba mówić. And then keep quiet and let God talk. Potem być cichym i pozwolić Bogu odpowiadać. And then you talk. Potem znowu coś powiedzieć? And then God talks and you listen. Poczekać, posłuchać, jak Bóg coś mówi i wtedy znowu mu odpowiadać. But most of the people, they tak, amen and go. Ale bardzo wiele osób po prostu da, amen i sobie idzie. It says, listen carefully. Jest napisane. In the morning I pray and lay my request and then I wait in silence. O poranku modlę się, przedstawiam sprawę, a potem czekam w ciszy. I'm gonna give you another verse. Kolejny werset. It says in Isaiah 50 verse 4. W 50. rozdziale Księgi Izajasza w 4. wierszu. He awakens my ear. On budzi moje ucho. He doesn't say awakens my mouth. Nie mówi, że budzi moje usta. I've never heard anybody talking with the ears. Ja nigdy nie słyszałem, że ktokolwiek mówił poprzez własne uszy. People talk with the mouth. Ludzie używają buzi do tego. But in the Bible says he awakens my ear, and if you read the whole verse. Ale w Biblii jest napisane, że on budzi moje uszy do słuchania, jeżeli przeczytamy cały it. Werset. It says he awakens my ear to listen as a disciple listens. I tam jest napisane tak, że on budzi moje ucho do słuchania, tak jak uczeń się uczy. How that in prayer we always talk and never listen? A więc dlaczego tak jest, że my zawsze mówimy dużo w modlitwie, a nie słuchamy? When God has so much to tell us. Podczas gdy Bóg ma tak wiele nam do powiedzenia. And we lose so much because we don't listen. I tyle tracimy, ponieważ Go nie słuchamy. And somebody may say, how do you recognize God's voice? I ktoś może z kolei zadać pytanie, jak rozpoznać Boży głos? Oh yes, there are thousands of voices. Oj, tak naprawdę jest tysięcy głosów. Could be God's voice. Może być to Boży głos. Could be Satan's voice. Szatana głos. Could be your voice. Twój własny. Could be the memory voice from what you have learned or heard before. Jakiś głos z przeszłości. Like, coś, co się zapamiętało, jest taki chaos często w tej głowie. In the brain. How do you distinguish? A więc w jaki sposób rozpoznać Boży głos? So, I can eat every 2 hours. Ja mam taką zdolność, że potrafię jeść co 2 godziny. And I never gain any weight. I wcale nie przybieram na wadze. And my wife knows that if I don't eat, i żona moja wie, że jeżeli I get dizzy and I start shaking. Zaczyna mi się kręcić w głowie i za chwilę zaczynam się trząść. So my wife calls me every 2 hours. Więc co 2 godziny moja żona dzwoni. Hello. Hallo. Honey. Kochanie. How are you doing? Jak się masz? Good, you? Dobrze, a ty? I miss you. No, też I love you. Kocham cię. Hey, did you eat? A zjadłeś? I said, no, I'm busy. Nie, właśnie zapomniałem. Go get a sandwich. To zjedz sobie kanapkę. Okay, honey. Dobrze, kochanie. Please do it.
No zrób to, zrób, okay, proszę cię. Dobrze, bye. To nie zrobię. Bye, pa. Love you. Do usłyszenia. 2 hours later. Hello. 2 godziny później. How are you doing? Cześć, skarby, jak good. Się you? A ty? Good. No dobrze. I love you. Też cię kocham. Hey, did you eat? Słuchaj, jadłeś? No, I'm busy. Nie, zajmuję się tym. Go get a sandwich. To idź, kochanie, zjedz kanapę. Okay, honey. Dobra, pójdę. You promise? Obiecujesz? Okay. Tak, obiecuję. Do it right now. To teraz to zrób. Okay. Dobra, skupię. Love you. Kocham cię. Bye. Pa. 2 hours later. 2 godziny później. Same. Ta sama historia. 2 hours later. Po 2 godzinach znowu. Every day. Każdego dnia. When I go home. Gdy wracam do domu. I go between mountains. Ja muszę przejechać przez góry, żeby tam dojechać. I lose signal. I tracę łączność. The telephone starts bzzz. No i telefon nagle bzzz. Hello. Znowu, halo? Love you. Kocham cię. Sandwich. Kanapka. How do I know who calls? Skąd mam wiedzieć, kto dzwoni do mnie? Ja już wiem od razu. Tak? How do I know? Skąd mam to wiedzieć? I know the voice. Because we talk every day. Znam ten głos, ponieważ codziennie rozmawiam z nią. And I know the message. I wiem, co chce mi też powiedzieć. Because I know what she says. Bo wiem, co ona mi zawsze mówi. Because we spend time together. Dlatego, że spędzamy razem czas. People who don't talk to God a lot. Ludzie, którzy nie mówią do Boga często. They don't know the voice. Nie znają jego głosu. And they don't know the message. Nie znają też tego, co chce powiedzieć. But they want to hear God's voice. Ale chcą słyszeć jego głos. To hear God's voice. I żeby to zrobić, you need first to talk to him a lot. Trzeba z nim bardzo dużo rozmawiać. It takes a while. I to naprawdę zajmie czas. And you keep talking to him every day. I każdego dnia rozmawiając z Bogiem. And the more you talk, coraz więcej rozmawiamy. The more you start to get used to his voice and distinguish his voice from other voices. I im więcej rozmawiamy z nim, tym bardziej jesteśmy w stanie rozpoznać jego głos od innych. And God never changes. I Bóg nigdy się nie zmienia. God is the same yesterday, today and tomorrow. Bóg jest taki sam wczoraj, dziś i będzie taki sam przyszłość. Throughout the Bible, throughout the history, God always works the same. Przez całe Pismo Święte widzimy, jak Bóg dokładnie tak samo działa. So the more you work with him, a więc im więcej z nim pracujemy, the more you get used with his works. Tym więcej jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do jego słów and i do jego when działania. He works and you know when he talks. I wtedy wiemy, jak on działa i co on mówi. Because he has the same message. Bo on ma dokładnie to samo nam do przekazania. He doesn't change it. I to się nie zmienia. But if you don't talk to God a lot, sure you don't know his voice. Ale jeżeli nie rozmawia się z Bogiem często, no to nie zna się jego głosu, normalnie. So now, going back, we need to communicate with God, not only that we talk, but also that we listen. I więc wracając do tego, musimy rozmawiać z Bogiem, nie tylko mówić, ale słuchać przede wszystkim. So, let me give you an example. Dam Państwu przykład. There was a lady in one of my churches. Była pewna pani w jednym z kościołów, w którym usługiwałem. That lady talked a lot. Ta pani mówiła bardzo dużo. She could kill anybody talking. Ona mogła zabić kogoś samym rozmawianiem. She was like a Duracell battery. Ona była jak bateria Duracell. She was like a solar battery. Taka bateria słoneczna. Po prostu nigdy się nie kończyła. No break. Bez przerw. She didn't need to breathe. Ona nie potrzebowała oddychać nawet. I don't know how her husband could live with her. Ja nie wiem, jaki mąż był w stanie z nią wytrzymać. But she was a good lady. To była dobra oczywiście pani. Good heart. Dobra kobieta, miała dobre serce. Hard working. Bardzo ciężko pracująca. Honest. Szczera. Helping in the church. Pomagająca innym. Just talking too much. Ale po prostu za dużo mówiła. And people learned to tune her out. I ludzie nauczyli się po prostu wyłączać się przy niej. Tak? Ona sobie tam... And people would do something different. Nobody would listen. I nikt by jej nie słuchał. Ludzie by się tam czymś innym zajmowali, o czym innym myśleli. And if you left... I gdy się ją... She still kept talking alone. Kiedy się ją zostawiła, to ona po prostu dalej stała i mówiła. I said, do samej they siebie. Left. Who are you talking with? Ja mówię do niej, słuchaj, nikogo nie ma. Z kim ty rozmawiasz? And she said, I got to finish the sentence. Ona mówi, no po prostu chciałam skończyć zdanie. Nobody is listening. Nikt jej nie słuchał. Well, when I taught them about prayer as a conversation, gdy zacząłem ich nauczyć o tym, że właśnie modlitwa jest taką rozmową, she said, you mean that I am supposed to keep quiet and listen? Ona do mnie mówi, to znaczy, że ja mam być cicha i słuchać? I said yes. Ja mówię, tak. I said, that's impossible. Nie, to niemożliwe. I said, for you? Ja mówię, może dla ciebie. Well, that lady is a good lady. Ale ona była naprawdę dobrą osobą. Her heart is in the right place. Miała naprawdę serce na właściwym miejscu. Many people go to church and they never learn.
Jest wiele osób, które chodzi do kościoła i nigdy się nie uczy. That lady always learns and she keeps growing. Ta pani z kolei zawsze się czegoś uczy i ciągle wzrasta. And she looked in the Bible and she noticed that God talks to people in the Bible. I ona zaczęła studiować sobie Pismo Święte i zauważyła, że Bóg przemawia do ludzi. And she said, why would I expect to be a faithful Christian if I never learn to listen to God? I zrozumiała i mówi, dlaczego mam uważać siebie za wierną chrześcijankę, jeżeli ja nie nauczyłam się nigdy słuchać i czekać na Boga. So she started to also listen. Więc zaczęła słuchać Boga. And she called me back. She said, it's really hard. After 15 seconds, I get nervous. Zadzwoniła i mówi, to takie ciężkie. Po 15 sekundach zaczęłam się denerwować. I said, well, mówię, I know it's not easy, but keep doing it. Wiem, że to nie jest proste, ale trzeba dalej próbować. Next week she told me, I manage 30 seconds. I za tydzień mówi, wytrzymałam 30 sekund. Well, I said, keep doing it. Mówię, dobrze ci idzie, dawaj. She said, how long? Jak długo, mówi, jak długo mam czekać? I said, well, how long do you need to breathe? A mówię, jak długo potrzebujesz, żeby oddychać? All my life. Całe życie, mówi. You got your answer. No to już wiesz. Well, she kept doing it. No więc dalej tak robiła. After about 2 months. Po 2 miesiącach. She called me. Zadzwoniła do mnie. And she said, I thought it will never happen. I mówiła, wydawało mi się, że to się nigdy nie zdarzy. But finally, I started to distinguish in my mind when the thought comes from God or is just a thought. Ale nauczyłam się w końcu rozróżniać, czy ta myśl pochodzi od Boga, czy to jest po prostu jakaś moja własna. And she said, I mówi, this is strange. I know how I think. To jest dziwne, bo ja wiem, jak ja myślę. I know what I want, I know what I like. Ja wiem, co ja lubię, co chcę. When it's my thoughts, it's always the way I think, what I want, what I like. I kiedy to są moje własne myśli, to jest, to one są jakby podobne do tego, co ja lubię. But when God talks, ale kiedy Bóg do mnie it is always different and strange. To są jakieś inne, dziwne. I cannot have that thought. Where did it come from? To nie są myśli ode mnie, one nie pochodzą ode mnie. And she said, every time when I do it, i mówi, za każdym razem, kiedy tak czynię, I'm very blessed. Czuję się bardzo błogosławiony. Every time when I don't do it, a kiedy tego nie robię, co Bóg mi tam podpowiada, later I regret. To potem żałuję tego. And she said, I started to distinguish God's voice. I mówi, wreszcie zaczęłam rozpoznawać Boży głos. About a month later, jakiś miesiąc później, she called me, dzwoni do mnie. And she said, I learned not only to listen. I mówi, że nauczyłam się nie tylko słuchać. But when I say, may your will be done, ale kiedy mówię, Panie, niech się dzieje Twoja wola, to ask God actually for His will. To wtedy właśnie to ask God actually for, po prostu prosić Boga właśnie o Jego wolę. And to say, Lord, powiedzieć, Panie, you may have a will, you may have a plan for me. Ty masz jakąś wolę dla mnie. What do you want me to do today? Jakiś plan. Co chcesz, żebym robiła? I made myself available. Ja jestem obecna tutaj i chętnie zrobię to, co będziesz. Show me if you have a plan for me today. Pokaż mi, czy masz jakiś plan dla mnie dzisiaj. If there is somebody that needs my help. Czy jest ktoś, kto potrzebuje mojej pomocy? I want to be like Jesus. Chciałabym być tak, jak jest. I want to be a blessing. Chciałabym być błogosławieństwem. Open my eyes. Dlatego, Panie, daj, abym widziała. You see, people in our society are very selfish. Wiecie, bo ludzie w naszym społeczeństwie są bardzo egoistyczni, samolubni. Everybody continually thinks about self. Wszyscy ciągle myślą o kim? O sobie. But if you would open your eyes, there are people around us that have needs. Ale gdybyśmy otworzyli swoje oczy na innych potrzeby, zauważylibyśmy, że są ludzie z potrzebami. And she said, Lord, open my eyes. I ona mówi, Panie, otwórz moje oczy. Open my ears to see people. Daj, abym słyszała ludzi, abym szukała ich. And to be a blessing like Jesus. I abym była błogosławieństwem dla nich, tak jak Jezus. Tell me what to do. Powiedz mi, Panie, co mam czynić. And she said, Pastor, I prayed about a week that prayer. I tak z tydzień czasu modliłam się, mówi. And God spoke in my mind and said, i Bóg przemówił do mnie w moim umyśle. Start a community center for the poor. I powiedział mi, zacznij robić taką pomoc dla bezdomnych. And I said to her, you sure that's God? A ja mówię, jesteś pewna, że Bóg do ciebie tak mówi? Pastor, it would have never crossed my mind to think about it. A mówię, ale pastorze, mi nawet do głowy by nie przyszło coś takiego. I always like to talk about furniture. Ja zawsze rozmawiam z Bogiem na temat mebli. If it was my mind, I would say, let's go buy furniture. Gdybym ja mogła wydać swoje pieniądze, to powiedziała, idźmy kupmy meble jakieś nowe. Would never cross my mind to start a community center. Ale nie przyszłoby mi do głowy, żeby rozpocząć działalność dla bezdomnych.
And I said, okay. Mówię, dobra. Go ahead and do it if God told you to do it. W porządku, jeżeli tak ci Bóg powiedział, to rób to. He said, well, I don't know what that means. Ona mówi, ale ja nie wiem, co to znaczy tak naprawdę. So I came to you. Więc przychodzę do ciebie, pastorze. You told me to pray that way, now you got to help me. Nauczyłeś mnie modlić się w ten sposób, to teraz musisz mi pomóc. Why in the world I taught her that way? Po co jej to mówiłem? Po co? Now I got to help her. No i teraz mam problem. Said, okay. Mówię, dobra. Let's meet Thursday morning, 9 o'clock. Spotkajmy się w czwartek o 9 rano. Thursday morning, 9 o'clock we met. No więc spotkaliśmy się tego in właśnie. In Delavan, Wisconsin. No i to było w Wisconsin. And we went from home to home in a little town. I zaczęliśmy chodzić od domu do domu w małej mieścince. Looking for a building. Szukając budynku. To rent and start a community center. Który można wynająć właśnie po to, żeby rozpocząć taką działalność dla bezdomnych. We didn't find anything. Nie udało nam się znaleźć nic. I said, okay, bye, God bless you. Mówię, no to niech ci Bóg błogosławi, na razie, do zobaczenia. He said, see you next Thursday. Ona mówi, do zobaczenia w przyszły czwartek. No, I am busy. Mówię, nie, ja jestem zajęty w czwartek. Oh, you told me to pray that way. On, nie powinnaś się tak modlić. You got to come again? On mówi, jak to, ty powinieneś przyjść jeszcze raz. Okay. A ja myślę, no dobra. I was smiling. No, uśmiechnąłem się. But in my heart, ale w sercu. Leave me alone. Mówię, nie, no daj mi spokój, kobieto. I'm so busy that I have no time. Jestem tak zajęty, że nie mam czasu na takie rzeczy. Next Thursday I went again. No, ale dobra. Przyszły czwartek przyszedłem. And next Thursday again. I w kolejny następny. And next Thursday again. I następny. And next Thursday again. I jeszcze kolejny. 6 months every Thursday. 6 miesięcy w każdy czwartek rano. She killed me. Ona mnie po prostu zabijała. To. I didn't like her. Naprawdę już jej nie lubiłem. I was ready to move just to get rid of her. Byłem gotowy wyprowadzić się z tego miasteczka po to, żeby się pozbyć tego kupu. Every Thursday. Każdy czwartek. From building to building, from home to home, from door to door. Od drzwi do drzwi, od budynku do budynku. I said, maybe it's not God. Mówię, wiesz, siostro, może to nie Bóg do ciebie przemawiał. And she said, well, I doubt myself sometime too. Ona mówi, ja też czasami mam wątpliwości. And I go back to prayer. I wracam do modlitwy. And God says, keep searching. I wtedy Bóg mi zapewnia, że powinnam dalej szukać. And she said, i powiedziała mi, you told me that we need to obey by faith, we don't need to understand. Powiedziałeś mi, że trzeba wierzyć Boga, wiarą Go jakby usłuchać, a nie po prostu inaczej postąpić. I did say that. No, tak, no. I said, how can you understand God? You need to obey by faith. To się zgadza. No jak można Boga zrozumieć inaczej, jak poprzez wiarę właśnie. So we kept searching. No więc dalej szukaliśmy. We finished that town. Skończyliśmy to miasteczko. Went to the next town. Poszliśmy szukać house kolejne. To house. Od domu do domu. Business to business. Od firmy do firmy. Door to door. Od drzwi do drzwi. All of them. Wszystkie miejsca, całe miasteczko. We didn't find the building. I nie znaleźliśmy odpowiedniego lokum. Oh, I was tired. Ja już byłem tak zmęczony. Eventually, w końcu, a man came to us. Przyszedł pewien mężczyzna do nas. And he said that his business closed. I powiedział, że zamknął właśnie firmę. And he said, you know, if you want a building, powiedział, mine is closed anyway. Jak chcecie budynek, pomieszczenie, moja firma jest zamknięta tak czy siak. I'll be willing to rent it to you. Więc jestem gotów wam wynająć to miejsce. I said, how much do you want? Mówię, ile pan sobie życzy? $4,000 a month. $4,000 miesięcznie. We didn't have except about $2,500 a month. My mieliśmy jakieś, no stać nas było na 2,500 najwyżej. I said, hey, we can give you only $2,500 a month. Mówię, ale wie pan, możemy stać nas tylko na tyle i tyle. He said, well, better than nothing. You can have it. Dobra, lepsze to niż nic macie. For $2,500? Za 2,500? Yes. Tak. Okay. Dobra. We signed the papers. Podpisaliśmy umowę. I said, now you have a building. I am not coming again next Thursday. Ja mówię do niej, słuchaj, masz teraz lokum, już nie przychodzę w następny czwartek. Finally. Nareszcie. Praise the Lord. Chwała Bogu. I don't have to see her again. Już nie muszę widzieć ją więcej. As soon as we signed the papers, podpisaliśmy te umowę. My telephone started to ring. I wtedy mój telefon zaczął dzwonić. It was the manager from Kmart. I to był pewien menadżer z takiej sieci sklepów w Stanach Kmart. He says, are you Pastor Goya? Mówi, czy pan jest pastorem yes, Goya? I am. Mówię, tak, to ja. Did you find the building for the community center? Czy państwo znaleźli lokum na tę działalność dla bezdomnych? I said, how do you know? Mówi, a skąd pan o tym wie? He says, everybody knows. Wszyscy tutaj wiedzą. You have knocked in every door. Przecież pan puka do każdej drzwi. Everybody knows. Dosłownie wszyscy w całym mieście wiedzą o tym.
So he said, you have a building. No to mają państwo lokum, to I dobrze. Said, yeah, we do. Mówię, tak, to się zgadza. Do you have shelving? A mają państwo półki? I said, no. A wy, że nie. He said, well, we close the store. No właśnie zamykamy jeden z naszych oddziałów. So if you want, I can give you shelving for free. Jeśli pan chce, to mamy właśnie takie półki, mogę panu dać za darmo. We got a truck. Przyjechali. We went there, got shelving. Znaczy wzięliśmy sobie, wynajęliśmy wóz. Put the shelving in our store. Zamieściliśmy je w naszym miejscu. As soon as we finish putting the shelving, i gdy tylko tam wpakowaliśmy te półki, my telephone started to ring. Dzwoni znowu mój telefon. It was the Baptist pastor. I to był pastor baptystów. Are you pastor Goya? Czy z pastorem Goją mówię? Do you have a building? Mają państwo lokum już? Yes. Mamy. Do you have things to give to the poor, like clothing, furniture? A mają państwo rzeczy, które można rozdawać bezdomnym i biednym, takim jak ubrania, meble? I said no. Że no nie, jeszcze nie mamy. Do you accept donations? A czy państwo przyjmują podarunki? I said, duh, okay. We accept donations from anybody. Oczywiście, od każdego. Każdej ilości. He said, well, we have stuff, we want to give you some donations so you can help the poor. Świetnie mówi, to się świetnie składa, bo mamy właśnie takie rzeczy, które chcielibyśmy dać dla osób potrzebujących. I said, but how do you know? Ale skąd pastor wie o tym? He says, everybody knows, you knocked in every door, including my door. Wszyscy wiedzą o tym w tym mieście, nawet do moich drzwi zapukaliście. Do you know why God allowed us to go 6 months from door to door? Wiedzą już państwo, dlaczego Bóg pozwolił na to, że przez pół roku od drzwi do drzwi chodziliśmy, pukaliśmy do każdego domu. Our church there had only 20 elderly ladies, people, not ladies. Nasz kościół w tej miejscowości składał się z 20 starszych osób. Nobody knew the church. Nikt nie znał kościoła. After 6 months of knocking in every door, po tych 6 miesiącach, kiedy pukaliśmy do każdych drzwi, everybody knew the church. Wszyscy już znali nasz kościół. And because they knew that we want to start a community center to help the poor, a ponieważ wiedzieli, że chcemy pomóc bezdomnym i biednym osobom, now everybody wanted to help. To nagle wszyscy chcieli się przyłączyć i nam pomóc. Now our little group of 20 people, i nasza grupa 20 osób na not have been able to come with so much donations. Nie byłaby w stanie znaleźć tyle rzeczy dla tych but osób. God allowed us to go 6 months, ale Bóg pozwolił nam chodzić przez 6 miesięcy. Because now the whole town started to give donations. Że to właśnie całe miasteczko zaczęło nas wspierać i dawać nam różne rzeczy. Our church plus 7 other churches, nasz kościół i 7 innych kościołów, plus rich families, plus różne plus businesses, rodziny oraz inne przedsiębiorstwa. Everybody was giving donations. Wszyscy zaczęli nam dawać różne podarunki. Our store was full. I po prostu mieliśmy pełno tego wszędzie. We started to help. Zaczęliśmy ludziom pomagać. The government called. I nawet rząd do nas zadzwonił. We heard that you help the poor. Wiemy, że pomagacie bezdomnym. We had food stamps to give to people that don't have food. Mamy takie racje żywnościowe dla osób, które nie mają pożywienia. We want to give you the food stamps so you handle them and divide them between people. Damy wam to, a wy proszę rozdzielajcie to między tymi potrzebującymi osobami. The prison called. I nawet zadzwonił do nas ktoś z więzienia. And they said when people come from jail, they are in probation 6 months. Dyrektor tego więzienia powiedział, że kiedy takie osoby przychodzą do więzienia, są jakby na okresie próbnym tam przez 6 miesięcy. To have them work volunteer in your business? Chcemy, żeby oni pracowali u was na zasadzie wolontariatu. Meanwhile, we want you to teach them how to behave, how to treat their family, how to, you know. Żebyście ich resocjalizowali, żebyście ich nauczyli, jak się mają zachowywać, jak mają traktować swoją rodzinę. The newspaper came. Przyszła gazeta do nas. And they put us on the front of the newspaper. I zamieścili o nas cały artykuł na pierwszej stronie. The Adventist Church is helping the poor. Adwentystyczny kościół pomaga osobom potrzebującym. Everybody, the whole town. Całe miasteczko. And next town. I nawet kolejne miasteczko. Everybody knew. Wszyscy wiedzieli o tym, co się tam dzieje. Then we got so much stuff that we had no room to put it inside. Potem się zdarzyło tak, że mieliśmy tyle tych rzeczy, że nie mogliśmy tego pomieścić w tym pomieszczeniu. We put it outside. Więc zaczęliśmy to gromadzić. And the winter came and it started to snow on it. Przyszła zima, zaczął padać deszcz i śnieg na to. The next door business. Więc pan, który prowadził działalność obok, came to me and said, przyszedł do mnie, pastor, i mówi, you help so much our city. Pan tak pomaga naszemu miastu. And you keep it in the rain. In the snow. I szkoda tych rzeczy, że trzymacie to na tym śniegu i na tym deszczu. I close my business, half of it, because I'm not doing well. Ponieważ nie idzie mi za dobrze, to zamknąłem połowę swojej działalności i mam miejsce dostępne. And I moved my business only in the front to the street, and the rear of the building is empty.
Ja się przeprowadziłam do takiego małego biura na samym czele tego budynku i cały ten tył budynku jest wolny. You don't have to keep your stuff in the snow. You can move it in the back of my building. Mogą państwo to schować tam właśnie do tego miejsca, tam gdzie mam wolne. I said, how much do you want a month? A pytam się, ile pan sobie życzy za to? He said, nothing. On mówi, nic. I just want to help as you help. Ja po prostu chcę wam pomóc, pomagać innym. You are an example for all of us. Jesteście przykładem dla nas wszystkich. You do what Jesus did. Robicie to, co Jezus robił. I said, thank you. Mówię, dziękuję. We put our stuff that was in the rain inside his building. No to zabraliśmy te rzeczy z zewnątrz do środka. 3 months later. 3 miesiące później. The other neighbor from the other side. Kolejny sąsiad z drugiej strony. Came and said, you know. Przyszedł, wiecie. He told me that in 3 months God blessed him in half of the business more than ever in the whole business. Ten pan, który wam użyczył to miejsce, powiedział mi, że przez te 3 miesiące Bóg tak bardzo mu błogosławił przez to, że wam pomógł, że tak rozrósł się mu biznes, że teraz dopiero zaczął zarabiać pieniądze. I'm gonna give you half of my business, maybe God would bless me too. Ja wam też dam połowę swojej przestrzeni, może Bóg mi też pobłogosławi w ten sam sposób. Now we got half of his business. No więc dał rzeczywiście nam przestrzeń. 1 year later. I co? Rok później. We still didn't have room. Didn't have room. We kept growing. Ciągle się rozrastaliśmy i nie mieliśmy miejsca, już ani przestrzeni na to. So we purchased the AutoZone building. AutoZone is a auto parts store. It's big. Więc kupiliśmy pewien budynek, tam gdzie się przechowuje samochody. Był ogromny, po prostu ogromny. And we expanded and expanded and expanded and expanded. I rozrastaliśmy się coraz bardziej. All of it. I wszystkie te rzeczy. Because one lady. Wydarzyły się, ponieważ jedna in kobieta the church w kościele was willing to also listen, not only talk in była prayer. Gotowa słuchać, a nie tylko mówić do Boga. Can you imagine if all people who go to church would also listen, not only talk? Czy mogą państwo sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby wszyscy ludzie, którzy chodzą do kościoła, słuchali Boga, a nie tylko mówili do niego? God has never changed. Bóg się nigdy nie zmienia. God didn't lose his power. Bóg nie stracił swojej mocy. God can still do miracles. On ciągle może czynić cuda. It's not that God is unable to perform miracles. To nie to, że Bóg nie potrafi tego robić już. It's that we never listen. Chodzi o to, że my po prostu nie słuchamy. For instance. Dla przykładu. There is a guy, John. A guy, a friend of mine, John. Jest taki przyjaciel, znajomy. From Michigan. Z Michigan, ze stanu Michigan. He has a big business. On ma naprawdę dużą firmę. He's very rich. Jest bardzo bogaty. He has a big, nice car. Ma bardzo duży, ładny samochód. He is always stressed, always busy. Zawsze jest zestresowany i zawsze jest zajęty. I don't have time. I don't have time. Nie, nie mam czasu. Sorry, nie mogę rozmawiać. Sorry, nie mam czasu. When I told him about prayer. I gdy mówiłem jemu o modlitwie. And listening. I o tym, że trzeba słuchać. I don't have time. Mówię, nie mam czasu, nie mam czasu. I say my prayer quick and go. Ja po prostu się szybko modlę, idę. Why would God do miracles for you and not for me? A dlaczego Bóg czyniłby cuda dla ciebie, a nie dla mnie? Because you don't have time for bo God. Bo ty nie masz czasu dla Boga, proste. I said, you cannot afford to hurry when you pray and study. Nie stać nas na to, żeby się śpieszyć, kiedy się modlimy i czytamy Pismo Święte. Hurry is the greatest enemy of spiritual growth. Pośpiech jest największym wrogiem wzrostu duchowego. When you go in God's presence, kiedy udajemy się przed oblicze Boże, you slow down, trzeba spowolnić and you listen, i trzeba słuchać. And let God talk. Trzeba pozwolić Bogu na to, żeby On przemawiał. Unless you do that, i dopóki tego nie będziemy robić, you will never experience power. Nigdy nie doświadczymy Bożej mocy. Your prayers will be only a form. Nasze modlitwy staną się tylko formalnością. He got it. Zrozumiał to. He's a smart guy. To mądry facet. He went home. Poszedł do domu. And he said, I don't have time. Powiedział, nie mam czasu. But I'm gonna wake up 1 hour earlier. Ale obudzę się godzinę wcześniej. And spend 1 hour with God. I spędzę całą godzinę z Bogiem. Every morning. I to każdego rana. As Jesus did. Jesus would wake up earlier and spend time in prayer, he says in the Bible. Tak jak Jezus, ponieważ w Biblii jest napisane, że On wstawał zawsze rano i spędzał czas z Bogiem na modlitwie. That was the secret of his power. I to był właśnie sekret Jego mocy. The secret of power. Is in how much time you spend in prayer. Sekret naszej mocy jest również w tym, jak długo spędzamy czas na rozmowie z Bogiem. Because it's not your power or your wisdom that does things. Bo to nie nasza moc ani mądrość dokonuje pewnych rzeczy. It's only God's power that can do it. To właśnie Boża moc te rzeczy czyni. So John started to pray every morning 1 hour. A więc Jan zaczął się modlić codziennie rano przez godzinę. And he started to also listen, not only talk. I tak sobie zaczął słuchać Boga, nie tylko mówić. He didn't only say, may your will be done, amen. Nie mówił, niech się dzieje Twoja wola, amen. Like a habit.
like a habit. Jak jakby jakiś tam, nie wiem, nawyk. He started to actually seek God's will. Zaczął naprawdę szczerze szukać Bożej woli. Lord, I want to do your will. Panie, ja chcę czynić Twoją wolę. Tell me your will. Show me your will. Powiedz mi, co to jest. Pokaż. I make myself available. Ja jestem gotowy. If you have a plan for me, if you have a will for me today, show me what to do. Jeżeli masz dla mnie dzisiaj jakiś plan, to pokaż proszę, co mam robić. He prayed that way every day. I każdego dnia się tak zaczął modlić. He called me after 2 weeks. Po dwóch tygodniach dzwoni do mnie. God doesn't talk to me. I mówi, Bóg do mnie nie mówi. I said, you are rich. God doesn't like rich people. Ja mówię, to dlatego, że jesteś bogata, a Bóg nie lubi bogatych ludzi. Are you kidding me? God likes everybody. Żarty sobie strajesz ze mnie, przecież Bóg kocha każdego. Well, if you know, why do you ask me? Ja mówię, no to skoro to wiesz, to po co mnie pytasz? And he said, why doesn't God answer? Ja mówię, dlaczego Bóg mi nie odpowiada? And I told him, mówię mu, you are not the master. God is the master. Ty nie jesteś panem, to Bóg jest panem twoim. He talks whenever he wants. He doesn't talk when you tell him to talk. I on będzie mówił do ciebie, kiedy będzie chciał, a nie wtedy, kiedy ty mu mówisz, że ma do ciebie. You say, talk. To nie jest tak, że mówisz Bogu. Okay, and he talks. Okay, będę mówił, mówi Bóg. You cannot tell him when to talk. Bogu nie można rozkazać, kiedy ma mówić do nas. You just keep listening. Trzeba słuchać. Always. Cały czas. So when he talks, you hear. Żeby kiedy on przemówi, żebyśmy usłyszeli to. And God doesn't talk for the sake of talking. I on nie mówi po to tylko, żeby mówić. He talks when there is a need. On mówi wtedy, kiedy jest potrzeba, żeby coś powiedzieć. But if you don't listen, you don't hear. Ale jeżeli nie słuchamy, to go nie usłyszymy. So he says, oh, you mean that I need to keep talking, to keep listening. To znaczy, że ja mam cały czas słuchać i tylko wyczekiwać. That's what I mean. Tak, dokładnie o to mi chodzi. Okay. No dobra. How long? Jak długo? Forever. Tak długo jak trzeba. Na zawsze. Okay. No dobra. About 2 more weeks later. Jeszcze jakieś 2 tygodnie minęły. He called me and he started. Now I know what you mean. On dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, teraz już wiem, o co tobie chodziło. I said, what happened? A co się stało? Pytam. I was driving on the snow. Jechałem sobie. Everything was white. Wszystko było białe. It was snowing for 2 days and 2 nights. Bo padał śnieg przez 2 dni i 2 doby. And today in the morning, like every day. I dzisiaj rano, jak każdego dnia. I said, Lord, here I am. Powiedziałem, Panie, oto jestem. If you have a plan for me today, please show me the plan, talk to me. Jeśli masz jakiś plan dla mnie dzisiaj, to pokaż mi ten plan, proszę, i przemów do mnie. And then I went to work, I was driving. No i pojechałem do pracy, zacząłem jechać. And I heard like a voice, like a thought in my mind. I nagle taka myśl uporczywa w mojej głowie. That said, look right. Spójrz na prawo. And he said, that could not be my mind. Mówi, to nie było coś ode mnie, mówi. Why would my mind say, look right, when you drive, you look forward? Bo po co ja miałbym powiedzieć, że mam patrzeć w prawo? And I thought, this is strange, this must be God. Myślę sobie, to jest dziwne, muszę się tego posłuchać, bo to musi być Bóg. He has never talked to me before, but nigdy wcześniej do mnie nie przemówił, ale somewhere he needs to start. Ale musi od czegoś zacząć. So I looked right. No więc mówię, patrzę w prawo. And I noticed something on the snow. I widzę tam w oddali coś tam leży na śniegu. And I told my wife. Mówię do żony. Honey, I saw something white on the snow. Kochanie, widziałem coś białego na śniegu. And his wife says, honey, snow is white. Kochanie, przecież śnieg jest biały, no. He says, no, I saw something white on the white. Ja coś białego na tym białym śniegu widziałem. Honey, you ate too much in the morning. Kochanie, za dużo zjadłeś rano na śniadanie i your mind. Coś nie tak z twoim umysłem. He says, no, God told me to look right. Ona mówi, nie, Bóg mi powiedział, że mam patrzeć w prawo. He turned the car around. Zawrócił samochód. Went to the previous exit. Wyjechał z autostrady. And came again, but slow. I teraz bardzo powoli wrócił w to samo miejsce. Looking carefully to the right. I szukał bardzo ostrożnie, co tam leży na prawo. Sure enough, on the field far. I tam daleko, gdzieś na polu. There was a man. Leżał człowiek. Old. Starszy. Gray hair. Z siwymi włosami. In a white robe. W białym szlafroku. White robe. He stopped the car. Zatrzymał samochód. He put the hazard lights. Włączył światła awaryjne. He went there. Poszedł tam. And the man was frozen. I człowiek zamarzał. He took the man in his arms. Wziął go w swoje ręce. Put him in the car. Zaniósł go do samochodu. And he ran to the hospital. I w te pędy pojechał do szpitala. And the doctor said, one, two minutes more, and he would have been dead. Lekarz powiedział, że jeszcze 2 minuty i ten człowiek by na pewno zmarł. You saved his life. Że uratował mu życie. So the doctor called the daughter of the old man. Zadzwonił do córki tego starszego pana. The old man had Alzheimer's. Starszy pan miał Alzheimera. He left the nursing home to go home and he forgot where to go. Wyszedł z domu opieki i potem zapomniał, gdzie on zaczął iść.
And he fell and froze. Przewrócił się i zaczął marznąć. So the daughter came. Przyjechała córka. And she said, "How did you see him on the snow? Because people when they drive fast. Everybody looks. Plus he's in white and the snow is white and he was down and it snowed on him. How did you see him?" Jak pan go widział na tym białym śniegu? Przecież po pierwsze ludzie jak jadą do pracy to się śpieszą i w ogóle nie patrzą na boki. A po drugie on był siwy w białym szlafroku na tym śniegu białym. Jak pan go zauważył? Jak to pan zrobił w ogóle? He said, "Yeah, usually that's the way I used to drive. Keep straight and go fast." No, mówi, to prawda. Ja zawsze jak jadę do pracy, to jadę cały czas prosto i nie rozglądam się na Boga. But in the morning, this is how I pray. Ale rano modlę się do Boga w ten sposób. Lord, I want to do your will. Show me what to do. Panie, ja chcę czynić Twoją wolę. Pokaż mi, co mam robić. And God spoke in my mind and said, look right. I wtedy słyszałem myśl w głowie, spójrz w prawo. And that's how I noticed your dad. I właśnie wtedy rozpoznałem Pani tatę. And the girl says, I want to go to your church. Ja chcę iść do Pana kościoła, mówi ta dziewczyna. Well, but you know, we are Adventists. A, no tak, ale my jesteśmy adwentystami, powiedział. I don't care what you are. To nieważne. I want to go to your church. Ja chcę iść do Pana kościoła. He said, why? Ale dlaczego, pyta się. Because everywhere I go. Bo wszędzie, gdzie idę, mówi. I never see God so real. Nigdy nie widzę tak jasno Bożego działania. It's first time when I see a Christian that actually listens to God. Pierwszy raz widzę chrześcijanina, który właściwie słucha Boga. I need that type of religion where God is real in my life. I wiem, że tego rodzaju duchowość jest prawdziwa, że Bóg jest prawdziwy w moim życiu. Is God talking to us? Czy Bóg mówi do nas? Yes or no? Tak czy nie? Then why miracles don't happen today? A więc dlaczego cuda nie dzieją się dzisiaj? Can it be that we never listen? Czy to może jest tak, że my po prostu nie słuchamy? I could give you a bunch of examples. Mógłbym Państwu dać naprawdę jeszcze bardzo wiele przykładów. So many. Tak wiele ich jest. That we'll stay here the whole night. Że siedzielibyśmy tutaj całą noc. I could give you another and another and another and another story. Jedna historia za drugą. Like Steve. Tak jak na przykład like Florin. And Florin. A tak jak historia Stefana albo Florina. Steve, he was the pastor of the academy. Stefan był w Academy, Columbus Academy. On był absolwentem Akademii Columbus. And basically, I'm not going to tell you the story, it's too long. Historia jest za długa, ale tak w skrócie. But he was in vacation. Był na wakacjach. In vacation, the school is closed. I w wakacje szkoła jest zamknięta, prawda? Nobody goes to the school because it's locked. Nikt nie idzie tam, ponieważ jest wszystko zamknięte. And he started to pray and listen and pray and listen. On zaczął się modlić i słuchać, modlić się i słuchać. And one morning God told him, go to the school. Któregoś poranku Bóg mówi do niego, słuchaj, idź do tej uczelni. God, but he said, it's vacation. Ale Boże, przecież są wakacje, po co? And God said in his mind, go to the school. Bóg jeszcze raz powtarza, myśl, idź do. So he told his wife, honey, I think God impressed me in my mind to go to the school. Kochani, wiesz co? Mówi do żony, wydaje mi się, że Bóg chce mi powiedzieć, że mam udać się do akademii. And he says, cannot be God because the school is closed, it's vacation. Ona mówi, jakieś bzdury, to nie może być Bóg, przecież szkoła jest zamknięta. It's only your mind. To tylko się tak ubzdurało. Now, Steve likes food. A Stefan lubi bardzo jeść. So he said to his wife. Mówi do żony. Cannot be my mind. If it was my mind, would have said go to the restaurant. To nie mój umysł, mówi, bo gdyby to był gdyby to były moje myśli, to by mi powiedziała idź do restauracji zjeść. It cannot be my mind because he says go to school. To nie moje myśli, bo one mówią mi, że mam iść do akademii. So he turned the car and he went to the school. Więc pojechał tam. There was a guy in front of the closed gate crying. Stał tam, właściwie siedział tam człowiek przed tą zamkniętą bramą i so płakał. Steve asked him, why are you crying? Why Stefan are you here? Się go pyta, a co pan tu robi i czemu pan płacze? He said, well, 21 years ago. Mówi, 21 lat temu. I was in this school. Byłem w tej szkole. They caught me with drugs, they expelled me. Ale ponieważ złapali mnie na tym, że piłem, and then they called me with drugs again and they put me in jail. Złapali mnie na tym, że brałem narkotyki i wsadzili mnie do więzienia. 6 months later I got out of jail. 6 miesięcy później wyszedłem z więzienia. They called me with drugs again, they put me in prison. Znowu mnie złapali, że brałem narkotyki i znowu mnie wsadzili do więzienia. 2 years later I got out of prison. 2 lata później dostałem się do kolejnego więzienia. They caught me with drugs and prostitution, they put me back in prison. I jak wyszedłem, to znowu wsadzili mnie z powrotem za prostytucję i za branie narkotyków. I lost my family. Straciłem rodzinę. I lost my job. Moją pracę. I lost 21 years of my life. Straciłem 21 lat mojego życia. In prison.
więzieniu. I had time to think about it. Miałem czas, żeby to wszystko sobie dobrze przemyśleć. And I'm sorry for what I did. I jest mi naprawdę przykro za to, co zrobiłem. And I want to turn around. I want God in my life. Chciałbym zawrócić z tej drogi. Chciałbym doświadczyć Boga w moim życiu. I need God in my life. Ja go potrzebuję. But I don't know how to do it. Ale ja nie wiem, jak to zrobić. I need help. Ja potrzebuję pomocy. And this is the place where I learned about God. I tu właśnie w tym miejscu kiedyś uczyłem się na temat Boga. So I came here to ask for help. Więc przyszedłem tutaj, żeby poprosić o pomoc. And the doors were locked. Ale wszystkie drzwi są zamknięte. And I prayed, I said, Lord, please send somebody because I need help. I modliłem się, Boże, poślij kogoś do mnie, bo ja potrzebuję pomocy. And then he said, why are you here when the doors are locked? I on wtedy zapytał, a ty co tu robisz, że tutaj jest wszystko pozamykane i tu przyjechałeś? He said, well, I prayed, and I said, Lord, what do you want me to do? No, on mówi, ja modliłem się, pytałem się Boga, Panie, co chcesz, żebym zrobił? And God said, go to the school. A Bóg powiedział mi, że mam pojechać do tej szkoły. Is God talking today? Czy Bóg dzisiaj przemawia do ludzi? My sheep hear my voice, Jesus says. Moje owce słyszą mój głos, mówi Jezus. If we would not only talk, but also listen, gdybyśmy, our lives would be different. Gdybyśmy właśnie słuchali, nie tylko mówili, to nasze życie byłoby zupełnie. When you say in prayer, may your will be done. Gdy w modlitwie mówię, niech się dzieje Twoja wola. There are two things that you imply. Są dwie rzeczy, które mamy na myśli w tym momencie. Number one, that you want to do God's will. Pierwsze, że chcemy, żeby Bóg czynił swoją wolę. In order to do God's will, you need to know God's will. I żeby oczywiście, żebyśmy my mogli ją czynić, musimy ją poznać. And to know God's will, you need to listen, so God can talk. A żeby ją poznać, musimy słuchać, więc Bóg przemawia. And number two. A po drugie. That you agree with God's will, whatever that may be. Że zgadzamy się z tą wolą, jakakolwiek by ona nie była. So if you have a need, więc jeżeli mamy jakąś potrzebę, and God says no, i Bóg nam mówi, że nie, you don't keep pushing and pushing and trying to convince God. To nie naciskamy Boga cały czas, próbując Go przekonać o tym. But even if you don't understand, ale nawet jeżeli nie rozumiemy, even if it's not comfortable, nawet jeżeli to nie jest dla nas przyjemne albo wygodne, it's not your desire, it's something different. I to jest wbrew naszym pragnieniom. You are willing to accept. Jesteśmy gotowi przyjąć. And to trust by faith. I przez wiarę zaufać Bogu. That God knows what He does. Że Bóg wie, co robi. Usually when we pray, we just want our way. Bo niestety tak jest często, że jak się modlimy, chcemy osiągnąć swoją wolę. There is a prophet in the Bible in the Old Testament. Jest taki prorok w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie. His name was Balaam. Nazywał się Bilaam. He says, Lord, let me go. On mówi, Panie, daj mi jechać. If I go, those people, they are gonna give me money. Jeśli tam pojadę do tych ludzi, to oni mi dadzą pieniądze. And God said, don't go. If you go, you'll perish. A Bóg mówi, nie idź, bo jeżeli pójdziesz, to będzie, zapłacisz za to. He says, please let me go. On mówi, Panie, pozwól mi pojechać. May your will be done. Amen. Niech się dzieje Twoja wola. Amen. But I wanna go. Ale ja idę. Do you understand? Rozumiem. Lord, please let me go. Panie, pozwól mi. May your will be done. Niech się dzieje Twoja. But let me go. Ale pozwól mi iść. Really? Serio? Why do you say may your will be done if you say let me go? Po co mówimy Bogu, że niech się dzieje Twoja wola, skoro i tak będziemy robić swoje? I think the batteries are going chyba, dead. Chyba pada bateria w mikrofonie. Yeah, I'm losing power. Tak, już tracimy moc właśnie. Okay, it was my fault, it was off. Dobrze. You need to turn it on, otherwise it doesn't work. A więc inaczej nie działa, widzicie, musi mieć baterię. So Balaam says, please let me go, but may your will be done, but I want to go. Balaam się modlił, Panie, pozwól mi iść, niech się dzieje Twoja wola, ale pozwól mi iść i robić swoją. God gave you freedom of choice. I Bóg mu dał wolność wyboru. God says, choose good and you live. Powiedział, wybierz dobrze, a będziesz żył. Choose evil and you die. Wybierz źle, a zginiesz. It's your choice. Twój wybór. I give you freedom. You are not a robot. Ja daję tobie wolność, nie jesteś robotem, więc masz wolność. Balaam said with the mouth, may your will be done. I Balaam powiedział ustami, niech się dzieje twoja wola, practically ale he wanted his will. Praktycznie w sercu chciał czynić własną wolę. And he went. I poszedł. And he died. I zginął. Basically, can it be that in prayer? Czy może być, czy może jest tak, że w modlitwie? Many times we say with the mouth, may your will be done. Mówimy pewne rzeczy ustami. Quick at the end of the prayer. Szybko na końcu modlitwy. But we ask so many times and push and insist so much that we actually want God to do the way we want. Ale tyle razy prosimy Boga o to samo, próbujemy go jakby namówić, manipulować, żeby wykonał naszą wolę. Instead of trusting him. Zamiast okazać mu zaufanie. He says in the Bible, cast your needs upon him. Jest napisane w Piśmie Świętym, żebyśmy oddawali nasze potrzeby Bogu. But the word in Greek.
A to słowo po grecku means to throw as you throw a rock. Oznacza rzucić tak jak się rzuca kamień. To throw as you throw a rock. Daleko. It means that you throw it far. Czyli rzuca się go daleko. And you turn around and leave. That's the translation. I idzie się w odwrotnym kierunku. You don't take it back. Już się nie idzie po ten kamień. When you cast your needs upon the Lord, jak się Bogu daje swoje potrzeby, you don't show them to the Lord and take them back, put them on your shoulder and go. To nie jest tak, że pokazujemy je Panu Bogu, a potem wkładamy do kieszeni i razem z tymi rzeczami idziemy. You throw them at him. Rzucamy te rzeczy jemu. Leave them there with the Lord. Zostawiamy u jego stóp. And you, it's not your problem anymore. I to już nie jest wasz problem. You gave it to the Lord. Oddaliście Bogu. It is his problem. To już jest jego głowa w tym. Lord, I have this debt. Panie, mam taki dług. This is the bill, faktura. Tu mam do zapłacenia fakturę. Take it. Weź ją. Now you got to pay the bill. I teraz ty musisz ją zapłacić. It's your bill. Twoja sprawa. Bye. Na razie. If you take it back. Jeżeli tą fakturę zabierzecie, you didn't give it to the Lord, you just showed it to the Lord. To znaczy, że jemu nie daliście tej faktury, tylko mu pokazaliście. That's what we do in prayer. We tak show it to God. Zachowujemy się w modlitwie, pokazujemy mu. And then we try to solve it ourselves. A potem próbujemy sami coś z tym zrobić. Because we don't trust that God is able to take care of it. Bo brakuje nam wiary w to, że Bóg jest w stanie zadbać o to. We need to give it to God, throw it at God. Trzeba mu to dać, rzucić mu to. Leave it there. Zostawić w tym miejscu. And trust that God is able to take care of it. I ufać, że Bóg jest mocny i jest w stanie się tym zająć. What we do? We talk about it. A my co robimy? Mówimy o tym. And then we try to solve it. A potem próbujemy and say, sami God didn't help me. Rozwiązać ten problem, a na koniec mówimy, że Bóg nam pomoże. You didn't let him. I, albo że nie pomógł. You don't trust him. Nie pozwoliliśmy na to, bo mu nie ufamy. When you say, may your will be done, i kiedy mówimy, niech się dzieje Twoja wola, after you cast your needs upon him, potem jak rzucimy nasze potrzeby przed Jego oblicze, you trust that he is able to take care of you. Ufamy, że jest w stanie zadbać o nas. And then you leave your needs with him. A potem zostawiamy nasze potrzeby razem z Nim. And you move on. Idziemy dalej. And forget them. I zapominamy o like tym. You don't have a problem. Tak jakbyśmy nigdy nie mieli żadnego problemu. And you trust in him. Ufamy Mu. You know that God is good. Wiemy, że Bóg you know jest that dobry. He has power. Wiemy, że ma moc. You know that he promised to take care of you. Wiemy, że obiecał się zająć nami. And because you trust in him, i ponieważ Jemu ufamy, you have peace. Mamy pokój. Now listen carefully. Proszę słuchać uważnie. Let's suppose, dajmy na to, that somebody, że ktoś, let's say Jim, powiedzmy nazywa się, has a brother, Jacek, John. Jacek ma brata Jana. Now Jim is very rich. Jacek jest bardzo bogaty. He's a millionaire. Jest miliarderem. He won the lottery. Wygrał w totolotka. 700 millions. Powiedzmy 700 miliardów. 700 million dollars. Tyle pieniędzy, tyle is that enough? Czy to starczy nam 700 miliardów dolarów? Would you like to have 700 million dollars? Chcieliby państwo tyle mieć? Huh? How many? Ile osób by chciało tyle mieć kasy? Okay, good. Nieźle, nieźle. Now, John. The rest are not admitting it. Huh? The rest are not admitting it. You don't want the money. Okay, you can give it to me. Reszta z państwa się nie przyznaje. Możecie mi dać te pieniądze. His brother John. Jego brat Jan. He's very poor. Bardzo biedny człowiek. He lost his job. Stracił swoją pracę. He's losing his house. Stracił swój dom. His car is broken. Samochód ma zepsuty. He has debt. Ma długi. He didn't pay electricity. Nie zapłacił he za didn't pay telephone. Energię za połączenia telefoniczne. His shoes are broken. Buty już mu się zepsuły. He has no food. Nie ma co zjeść. Jim has 700 million dollars. Jacek ma 700 miliardów. John has nothing. A Jan nic nie ma. Now Jim loves John. Jacek kocha Jana. They are good family. Są dobrą rodziną. They really love each other. Bardzo siebie kochają. So Jim says, hey, no I have Jacek a lots of money. Słuchaj, ja mam kupę pieniędzy. So he says, mówi tak. John is losing his house. Jan traci dom. He owns $200,000 to the house. Tak naprawdę ma dług 200 tysięcy dolarów za ten dom. Okay. Dobra. He owns another 20,000 to the school. 200 tysięcy ma długu w szkole. Please do the math. Za uczelnię. Proszę how sobie much so far? Obliczyć, ile to już wyszło nam. How much? Ile? 220. 220 tysięcy. So, 200 to the house. 200 tysięcy za dom. 20 for the school. 20 tysięcy za wykształcenie. He needs about
5000 to buy clothing and shoes for the whole family? $5,000 potrzebuje na to, żeby wyżywić rodzinę. How much so far? Kupić ubranie, ile teraz mamy? 225. 225,000, zgadza się? Okay. No dobra. You know, I'm gonna give him $2,000,000. Dam mu $2,000,000. That's gonna pay for house. To zapłaci za dom. For school. Za edukację. For electricity. Za prąd. For debt. Za dług. For shoes. Za buty. And he's gonna have leftover money. I jeszcze mu zostaną pieniądze na inne rzeczy. And I know he likes BMW. I wiem, że on lubi samochody BMW. Sport. Takie, wiecie, model sportowy. Convertible. Taki z dachem rozsuwanym. I'm gonna get him a BMW. Ja mu kupię taki samochód. So he goes to the dealer. Idzie sobie do salonu. I want a BMW black top. Proszę. Of the line convertible. Czarne BMW, kabrioleta. They say that's expensive. Ale wie pan, to kosztuje. 70,000. 700,000. He has 700 millions. On ma 700 milionów albo miliardów. Okay. Dobra. Can you make it nicer? A może pan go jakoś podrasować ten samochód? Oh yeah, we can put a GPS, but you pay another 1,500. Tak, tak, może pan mieć jeszcze funkcję GPS, ale trzeba dopłacić $1,500. What is 1,500? Co jest 1,500? I have 700 millions. On ma tam 700 milionów. Put a GPS. Proszę o GPS. And then they say, okay, we put GPS, we put sensors, we put everything, you need to pay 3,000 more. Dobra, damy GPS-a, damy czujniki, wszystko tam wsadzimy, pan płaci 3,000 dodatkowo. The car is the best, top of the line. To jest najlepszy samochód w swojej klasie. You need $2 more, so we wash the car. Trzeba jeszcze zapłacić $2 po to, żeby umyć samochód. Now I have a question for you. I teraz pytanie dla państwa. Is he gonna pay the $2 or not? Czy on zapłaci te $2? Oh, no, I don't pay $2. He can wash his own car. Nie, nie zapłacę tych $2. Niech sobie sam myje samochód. Or he's gonna say, wash the car, wax it, make it shiny, make it nice. Proszę go umyć, proszę go wywoskować, niech błyszczy. Is he gonna pay the $2 or not? Zapłaci te $2 czy nie? No pewnie. He gave him $2 million. Dał mu $2,000,000. He spent 70,000 on that car. Ponad 700,000 wydaje na samochód. Sure he's gonna pay another $2. No jasne, że zapłaci te $2. This is what we do with God. I my tak się zachowujemy z Bogiem. He paid Jesus. On zapłacił cenę Jezusem. What more could anybody do? Co więcej mógłby zrobić Bóg? And we doubt that he's gonna spend $2 for us. A my mamy wątpliwości, że on $2 na nas wyda. When he say, help me with my job. Na przykład, panie, daj mi pracę. What is more expensive, to give Jesus or to give you a job? Co więcej kosztuje Boga? Poświęcenie, ofiarowanie Jezusa, czy żeby sprawić, że mamy pracę? He gave us Jesus and we doubt that he would answer a simple prayer. Skoro on oddał za nas swojego syna, to jak możemy wątpić, że on wysłucha naszą modlitwę o pracę? A simple prayer that doesn't cost him anything. Prosta modlitwa, która nic Boga nie kosztuje. We doubt him. Nie ufamy mu. Because we don't know him. Dlatego, że go nie znamy. We don't know how good he is. Nie znamy jego dobroci. Do you understand? Rozumieją państwo, tak? But God in his wisdom. Ale Bóg w swojej mądrości. He has in mind eternal life. Ma na uwadze nasze dobro wieczne. And he knows what is best. I wie, co jest dla nas najlepsze. And sometimes he says yes. I czasami mówi tak. Sometimes he says later. Czasami mówi troszeczkę sometimes później. Sometimes he says no. Czasami musi nam odmówić. And sometimes he says, I have something different for you that is better. A czasami mówi, że mam coś dla ciebie lepszego, you znacznie just need lepszego. To wait and to trust. Po prostu czekaj, ufaj. And we doubt. A my wątpimy. When you say, may your will be done. Gdy modlimy się, niech się dzieje twoja wola. You need to let his will happen. Trzeba pozwolić mu na to, żeby on mógł ją wypełnić. And that's the way you can know his will and grow and trust. I właśnie w taki sposób możemy poznawać jego wolę i wzrastać w zaufaniu, w wierze. Well, our time is up. I want you to move to the next one. Give us today our daily bread. Kończy nam się czas, a chcielibyśmy przejść dalej do następnego. Daj nam chleba powszedniego dzisiaj. Now I want to clarify something about God's will. Chciałbym jeszcze tylko coś sprostować na temat Bożej woli. I am not saying that we should not present our needs before the Lord. Ja, broń Boże, nie mówię, że nie powinniśmy Bogu przedstawiać nasze potrzeby. I am saying that we should have right priorities. Ja po prostu mówię, że nasze priorytety powinny być na właściwym miejscu. First praise the Lord, not just ask, ask, ask. Najpierw chwalimy Boga, dziękujemy Mu, nie tylko prosimy i prosimy. After we praise Him.
Potem jak już wychwalamy go, dziękujemy. We focus on God. Skupiamy się na nim. And after we focus on God. I skupiając się na nim. Then we can ask. Potem możemy prosić. Then we can focus on our needs. I możemy skupić się na naszych potrzebach. And when we focus on our needs. A gdy to robimy? We need to accept God's will in faith. Musimy też przyjąć Bożą wolę przez wiarę. And if we don't feel secure. I jeżeli nie czujemy się bezpiecznie. That means that we need to pray more in order to know him. Because if we know him, then we will trust him. Oznacza to, że musimy modlić się bardziej, aby go poznać, bo gdy go poznamy, będziemy mogli mu zaufać. So if you have problems trusting, więc jeżeli mają państwo problemy w zaufaniu do Boga, that means that you need a closer relationship with Christ. Oznacza to, że potrzebna jest państwu bliższa więź z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. So keep praying and studying the word. Wtedy trzeba więcej się modlić i dalej studiować Pismo Święte. By prayer and study, you will know him and trust him. Bo właśnie poprzez modlitwę i poprzez studium Pisma Świętego możemy poznać Boga i mu zaufać. Well, I want you to go to the next part, but it's kind of late. No i niestety jest późno, więc nie przejdziemy do kolejnej części. We have two options. Mamy dwie opcje. The next part. Druga część. Give us today our daily bread. To jest daj nam dziś chleba powszedniego. That's a short one. To jest krótkie. The next one, forgive our sins, that's a long one. Ale kolejne, przebacz nam nasze winy. And very important one. To jest długi temat i bardzo istotny. But give us today our daily bread is short. Ale daj nam dziś chleba powszedniego jest krótkim tematem. We can either have questions and answers. Możemy teraz poświęcić czas na zadawanie pytań or i na odpowiedzi. 10 minutes give us today our daily bread. What do you want? Albo przez 10 minut jeszcze omówimy temat, daj nam dziś jeszcze chleba powszedniego. Co? Huh? Co wolimy? Which one? Pytania? They want to listen more. So we do 10 more minutes and do the next part? Dobrze, czyli jeszcze 10 minut i okay, let's do it quick. To szybciutko. So after you focus on God, then you focus on you. Potem kiedy skupiamy się na Bogu, zaczynamy skupiać się też na naszych potrzebach. Now listen carefully. It doesn't say give me, it says give us. I teraz zauważcie państwo, tam nie pisze daj mi, ale daj nam. In Greek it's a reversible. Po grecku jest to taki taki rzeczownik, który jest odwracalny. It implies that God gives you if you give it on, if you pass it on. Oznacza to, że Bóg da nam, jeżeli my damy to dalej, podamy. Basically, to dalej. God is not willing to give you if you want to keep it. Czyli Bóg nie jest chętny, oznacza to, że Bóg nie jest chętny dać nam, jeżeli będziemy to trzymać tylko dla siebie. God wants you to have a character like Christ. Ponieważ Bóg chce, żebyśmy mieli charakter podobny do Chrystusa. Wants you to care for one another. Chce, żebyśmy troszczyli się jedni o drugich. To help one another. Pomagali sobie nawzajem. To pray for one another. Modlili się o siebie to nawzajem. To encourage one another. Wspierali się. To cry together, to rejoice together. Płakać razem, cieszyć się razem. When somebody is in need to help. Gdy ktoś potrzebuje pomocy, żebyśmy mu pomogli. As you want to be helped when you are in need. Tak samo jak my potrzebujemy pomocy, so kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji. When he says give us. W modlitwie, kiedy mówimy daj nam. You should not only pray for you. Oznacza, że nie powinniśmy tylko modlić się o siebie. But pray for those that are in need too. Ale o tych, którzy mają potrzebę. And when God gives you to you, share with them. Tak samo jak my, wtedy kiedy Bóg da nam, to my się podzielimy z nimi. I hear people praying, Lord, be with the poor. Znam ludzi, którzy się modlą, Panie, bądź z biednymi. In the Bible God asks you to be with the poor. Ale w Biblii Bóg mówi, że ty masz być z biednymi. Why would you ask him to be with the poor? Dlaczego prosisz Boga, żeby on był z biednymi? It's like I told my son. Tak jak mówiłem synowi. Go and mow the grass. Idź skoś trawę. And he told my other son. On mówi, can you mow the grass? Swojego brata, słuchaj, weź skoś trawę. I asked you to do it. Ale synu, ja tobie mówiłem, ja ciebie prosiłem. God says you should take care of the poor. Bóg mówi, ty powinieneś się zająć biednymi. So when you pray, most of the time people that I hear, they ask for self. A więc często, kiedy ludzie się modlą, właśnie proszą tylko dla samych siebie. It would not be safe for God to answer those prayers. I nie byłoby to rzeczą bezpieczną, żeby Bóg odpowiadał na takie modlitwy. Because people would use it in the selfish way. Bo ludzie wykorzystaliby to w sposób egoistyczny. Only when we care for others. Tylko wtedy, kiedy troszczymy się o innych, God can give us blessings and power. Bóg może nam dać błogosławieństwa i również moc lub because władzę. Then we will use it properly. Bo wtedy wie, że wykorzystamy ją w dobry sposób, właściwy. So, what it means there, it doesn't refer to spiritual bread. It refers to physical needs. Więc ten werset tak naprawdę dotyczy naszych potrzeb fizycznych. What it means there, it means that we should care for us. Czyli, że powinniśmy nie martwić się tylko o samych siebie, and also care for others. Ale o innych.
As Jesus says, love God with all your heart, all your mind, all your strength. Tak jak Jezus mówi, że mamy kochać Boga całym umysłem, sercem i siłą. And love your neighbor just as you love yourself. A swojego bliźniego jak siebie samego. Put God above anything else first. Czyli Bóg ponad wszystkich na pierwszym miejscu. And then treat your neighbor as you want to be treated. A potem bliźniego tak samo, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Don't expect him to treat you first well. Nie oczekujmy, że to bliźni nas najpierw będzie traktował lepiej niż my. You are a Christian. You got to treat him first well. Skoro ty jesteś chrześcijaninem, to ty powinieneś być pierwszy w tym, żeby kogoś traktować dobrze. And as you do that, jeżeli to będziesz czynił, it would come back. To wróci do ciebie. When I moved in my neighborhood, kiedy wprowadziłem się do nowego miejsca, poszedłem do sąsiadów. And we have a big garden. Mamy ogromny ogród. I mean a big garden. Mówię naprawdę wielki. Like four times more this building. Pewnie cztery razy taki jak ten budynek, więc ogromny, naprawdę. And that's only at the bottom of the property. I to tylko na samym dole naszej posiadłości. We have another big garden. Jest kolejny drugi ogród. In the top of the hill by the house. Na samej górze, tam gdzie jest dom. And we have a lot of produce. I mamy naprawdę dużo takich produktów roślinnych, własnych hodowli. Tomato, cucumbers, peppers, eggplants. Pomidory, jakieś bakłażany, jakieś ogórki. I would take every weekend when I would go to church. A więc każdego weekendu, kiedy udawałem się do kościoła, boxes of tomatoes. Zabierałem sobie po prostu pudła pomidorów. And tell to people in the church. I rozwoziłem to po wszystkich. Take kościołach. It for free. Mówię, weźcie sobie za darmo. Everybody loved me. Każdy mnie kochał. Well, we also have chickens. Mamy też kury. 70 chickens. 70 sztuk. And quails, 50 quails. I mamy też przepiórki. We got a bunch of eggs. Mamy bardzo dużo jajek. I would take like 2, 3, 400 eggs. Zabierałem sobie 200-300 jajek. And go to the neighbors, give them tomatoes and eggs. I rozchodziłem, chodziłem sobie od sąsiada do sąsiada, rozdawałem te jajka i te pomidory do każdego. Then I would go to the vet. Potem udawałem się do weterynarza. And give them eggs and tomatoes. I jemu też przynosiłem jajka i pomidory. And they said, what do you want in exchange? A on mówi, a co ty chcesz w zamian? Said nothing. Mówi, nic. God blessed me. Bóg mi błogosławił. And I wanna share it. Ja się po prostu chcę tym podzielić. Guess what? I teraz wiecie, co się stało? Next week my dog was sick. Za tydzień mój pies się rozchorował. I went to the vet. Poszedłem do weterynarza. The intervention was very expensive. The dog, my dog broke a leg. Mój pies złamał sobie nogę, więc to bardzo było kosztowne. The surgery was supposed to be 2400. Sama operacja miała kosztować $2400. And the vet said to the lady. Ale weterynarz powiedział kobiecie. Charge him only 450. Z kasy go tylko 450. Only the tools, anesthesia, everything that we use. Tylko za te narzędzia, za uśpienie, znaczy nie, znieczulenie tego psa, tak, dziękuję. Tylko za te rzeczy. Don't charge him labor like we charge everybody else. Nie traktuj tego pana tak, jak mi wszystkich innych tutaj. I said, why? A ja mówię, ale dlaczego? He said, well, wiesz, you are such a good guy. You always help everybody around. Jesteś takim dobrym człowiekiem, wszystkim pomagasz dookoła. I gave him only a few tomatoes and eggs. A ja mu tylko dałem kilka jajek i kilka pomidorów. I didn't give him tomatoes. I didn't even know that my dog would break a leg. Ja nie zrobiłem tego dlatego, że wiedziałem, że pies sobie złamie nogę. I didn't do it to get something. Nie zrobiłem tego, żeby coś uzyskać od niego. But when you are kind to people. Ale kiedy jesteście dobrzy dla innych ludzi. People start being kind to you. To ludzie też są dobrzy dla was. Jesus says in the Bible, throw your bread on the water. Jezus mówi, że rzućcie swój chleb na wodę. And it will come back. I ono powróci. 10 times more. 10-krotnie więcej. This is what Jesus means. I to ma na myśli Jezus. Share your bread. Dzielcie się swoim chlebem. Care for one another. Troszcie się o innych. If you are a Christian, do what I did. Jesteście chrześcijaninami, to róbcie to, co ja robiłem. My wife and I. Moja małżonka i ja. Follow the Bible. Żyjemy zgodnie z Biblią. Or at least we try. Przynajmniej staramy się. And in the Bible it says that we got to return money to God. Jest napisane w Biblii, że trzeba Bogu oddawać pieniądze. And we got to give to the poor. I trzeba też pomagać biednych. So my wife and I every time when we get the salary. Więc zawsze kiedy dostajemy wypłatę razem z żoną. We give a percentage to the church. Pewien procent oddajemy do kościoła. To help the church. Żeby go wspierać. We put a percentage for the poor. Odkładamy pewną część dla osób biednych. And we keep a percentage to give to special projects like missions, send it to Cuba. I jeszcze inne rzeczy odkładamy sobie po to, żeby wspierać różne ciekawe projekty, na przykład pomoc na Kubie, Rwanda, albo w Rwandzie. Somewhere where we can make a difference and albo help. Gdzieś, gdzie te pieniądze rzeczywiście pomogą ludziom bardzo. Regardless if we are rich or poor.
I bez względu na to, czy jesteśmy biedni czy bogaci, it's a percentage, not an amount. To jest zawsze procent z naszych zarobków, a nie kwota. Like 10% is 10% of a million or of a dollar. It's still czyli 10%. Na przykład 10% to jest 10% zarówno z miliona, tak samo jak i ze złotówki, tak? So we got our salary. Więc dostajemy wypłatę. And I put money aside to give some to the church. Odkładam na bok pieniążki dla kościoła. I put some for the poor. Troszkę dla, czy tam tą część dla biednych. I put some for missions. Coś dla właśnie specjalne projekty i misje. I paid all the bills. I potem płacę wszystkie rachunki, spłacam wszystkie zaległości. I had money left over to pay my son's school. Potem mam jeszcze pieniążki, którymi opłacam szkołę mojego syna. And then about 500 to live for the rest of the month. I potem zostaje mi jakieś 500, z których żyję na cały. I paid all the bills. Wszystko już zapłaciłem. Send money to the church. Wysłałem pieniądze do kościoła. Send money to missions. Wysłałem pieniądze na różne projekty i misje. And all I had was 500 to live and the money for the school. I te 500 i też pieniądze na szkołę mojego syna. I got in the car to go to the school and pay my son's tuition. Wsiadłem do samochodu, pojechałem do szkoły, żeby zapłacić za wykształcenie syna. It was raining. Padał deszcz. When I get to the school, somebody in front of the school was crying in the rain. Gdy dotarłem do szkoły, to ktoś stał tam w tym deszczu i płakał przed and tą szkołą. And I look, I stop the car, it was a young lady. To była młoda kobieta. From the church. Z kościoła. I said, why are you crying? Mówię, ale czemu ty płaczesz? Why are you in the rain? Dlaczego stoisz w ogóle w deszczu? My car broke. Mój samochód się zepsuł, mówi. Get in the car, I give you a ride home. Mówię, to wsiadaj, ja cię wrzucę do domu. I have no home. Nie mam już domu. What happened to your home? A co się stało z twoim mieszkaniem? I didn't pay rent for 3 months and they kicked me out. Przez 3 miesiące nie płaciłam czynszu i wyrzucili mnie. Wow. And where are your kids? A gdzie są twoje dzieci, pytam się. At the neighbors. U sąsiadów. Why? Dlaczego? We didn't have food and the kids were hungry. Bo nie mieliśmy jedzenia i dzieci były głodne. We didn't eat for 3 days. Od 3 dni nic nie jedliśmy. Two small kids. Dwójka małych dzieci. A girl 3 years old and a boy 6 years old. Dziewczynka, która miała wtedy 3 latka, a chłopczyk miał 6. 3 days without food. 3 dni bez jedzenia. Now I knew in my heart. Teraz wiedziałem w moim sercu. That God told me to share my bread with others. Że Bóg powiedział mi, że mam dzielić się swoim chlebem z innymi. Give us. Daj nam. Us. Nam. Our daily bread. Nasz chleb not powszedni. Me, but us. Nie mi, ale nam. And I had in my pocket money for tuition for my son's school. A więc miałem w kieszeni pieniądze po to, żeby zapłacić za wykształcenie syna. And the voice said in my mind, help her. Ale taka myśl w głowie, pomóż said, jej. No, that's money for school. A wy nie, to są pieniądze dla syna na szkołę. Who gave you that money? A kto ci dał te pieniądze? Well, I know God, but you know I got to pay school. Ja wiem, Boże, ale muszę zapłacić przecież. Give her the money. Daj jej te pieniądze. Lord, I don't have money to pay the school. Ale ja nie będę miał pieniędzy, żeby zapłacić za jego szkołę. And then God impressed me and I said, okay, get in the car. Potem Bóg mnie przekonał. Ja mówię, dobra, wsiadaj w samochód. Let's go shopping. Jedziemy na zakupy. I took her to a grocery store. Zabrałem ją do sklepu spożywczego. Aldi, do you know Aldi? Do takiego sklepu Aldi, znacie taki sklep? And I put milk and potatoes. I zacząłem wkładać do tego koszyka mleko, ziemniaki, wszystko. Onion, everything. Cebula. Sugar, oil. Cukier, everything. Olej. I filled the cart. Po prostu pełen koszyk. I said, is this enough? Mówię, to by ci wystarczy? Are you buying for me? Ona mówi, kupujesz dla mnie? Wy tak. Ooh, this would go 2 weeks. To będziemy mieć na 2 tygodnie jedzenie, super. I said, okay, praise the Lord, let's go. Chwała Bogu, idziemy. I paid for it. Zapłaciłem. It was not much. To nie kosztowało za wiele. And then I called the landlord, the owner of her apartment. Potem dzwonię do właściciela tego mieszkania, w którym była. How much does she owe? Mówię, pytam się, ile ona zalega. And she told me the amount. Powiedziała mi ile. And I had only half of it. Ja miałem tylko połowę tych pieniędzy. And I said, we make a deal. Dobra, mówi. I sacrifice half to help her. Ja daję swoją połowę, żeby and jej you pomóc. Sacrifice half, you forgive her. A pani też połowę jej odpuszcza. So I pay half, you forgive half. Ja płacę połowę, pani odpuszcza jej połowę. Let her in the apartment because it's winter and she has 2 small children. Niech ona sobie tam mieszka, bo jest zima, ona ma 2 małych dzieci. And the lady said, no, I cannot forgive her. She has to pay everything. A kobieta mówi, nie, ona musi zapłacić całą. Albo nic. I said, you own 500 apartments. You are rich. You are a millionaire. Ale mówię, przecież pani ma 500 takich mieszkań. Mówię, pani jest milionerką, pani jest bogata. She's in the rain. Let her in. Ona jest na deszczu. Niech ją pani wpuści tam. I'm not rich. If I am willing to sacrifice and pay half,
You can forgive half. Ja nie jestem bogaty. Jeżeli ja jestem gotów oddać swoje pieniądze po połowie, to pani też może odpuścić Who połowę, do you think prawda? You are to tell me what to do with my money? A kim pan jest, że pan będzie mi mówił, co ja mam robić? Are you a Christian? Ja się pytam, jesteś chrześcijanką? Oh yes, I am. Oczywiście, że jestem. I say no, you are not. Pani nie jest chrześcijanką. Oh yes, I am. Ależ jestem. No, you are not. Nie. Because you don't do what Christ did. You don't care for the poor. Pani nie robi tego, co Jezus robił, czyli pani się nie troszczy o biednych. When Jesus comes, kiedy Jezus powróci, he says in the Bible, jest napisane w Biblii, he will divide people in two, że podzieli ludzi na dwie grupy. He will say to one group, powie jednej, come into my kingdom, wejdź do mojego królestwa. Because I was hungry and you gave me food, bo byłem głodny i dałeś mi jeść. And to the others, go away, a do drugich powie wynocha, because you didn't help the poor. Ponieważ nie pomagaliście biednym. She knew that Bible verse. Ona znała ten werset biblijny. She was quiet. I nagle cisza w słuchawce. Said, help her. Ja mówię, niech jej pani proszę pomoże. I don't want to. Ja nie chcę jej pomóc. Greedy. Ja mówię, naprawdę. So I said, I'm gonna call your pastor. I know your pastor. Chciwa była, więc ja mówię, zadzwonię do pani pastora, znam go osobiście. You will not do that. A nie zrobi pan tego. I said, I'm crazy. You don't know me. Ja jestem szalony, mówię, pani mnie nie zna. I'm gonna call him. Zadzwonię do niego. And I'm gonna call the newspaper. I pójdę nawet do gazety. And tell the story so emotional about the poor lady with small babies in the rain. Powiem tą niesamowitą historię tej biednej kobiecie, która ma. The whole town is gonna talk about you. Całe miasto będzie o pani mówiło. You will not do that. Pan tego nie zrobi. Oh yes, I will. Właśnie, it will be a pleasure for me. I to będzie wielka przyjemność dla mnie. Oh, you'll not do that. Nie zrobi pan tego. I said, do you have children? Mówię, ma pani dzieci? Yes, I do. No mam. Do you want them to be Christians? Chce pani, żeby dzieci były chrześcijanami? They will never be Christians. One nigdy nie będą Because kids don't do what you say, kids do what they see. Bo dzieci nie robią tego, co pani mówi, tylko to, co pani robi. And if they see that you are greedy, i jeśli zobaczą, że pani jest chciwa, they will be just like you. To będą takie jak pani. The lady was quiet. Cisza w słuchawce. Said, well, I guess I can forgive her half of the debt. No, w sumie mogę jej odpuścić połowę tego. Okay, thank you, bye. Dziękuję, na razie. And then I call my elders from the church. Dzwonię do przyjaciół z kościoła. Said, do you like me? Mówię, słuchajcie, lubicie mnie? Yes, pastor, we love you. Tak, pastorze, kochamy cię. Do you want to see me again? Chcecie mnie znowu zobaczyć? Do you want to hear another sermon? Chcecie usłyszeć kolejne kazanie? Yes, pastor, you do. Tak, tak, pastorze, oczywiście. Okay, then put hand to hand, raise money. To proszę, żebyście zebrali pieniądze. And together pay her electricity and her telephone. Opłacili rachunek za jej prąd i za telefon. If not, if I paid her rent. Jeśli nie, jeżeli mnie było stać na to, żeby zapłacić za jej czynsz. You also need to help. To wy też musicie jej pomóc. If not, you'll not see me again. To już mnie więcej tutaj nie zobaczycie. Okay, we'll do it. Dobrze, pastorze, zrobimy. Then I told the lady, go back home. Potem mówię do tej pani, możesz wrócić Now you do have domu. A place to live. Teraz masz już mieszkanie. You have food. Masz jedzenie. You have electricity. Masz prąd. You have a telephone. Masz telefon. I talked to a church member to fix her car. Nawet wysłałem ci kogoś, że kto ci naprawi samochód. She started to cry. Ona zaczęła płakać. She jumped at my neck. Skoczyła mi na w ramiona. And she hugged me. Przytuliła mnie. Usually only my wife hugs me. Tylko moja żona mnie przytula, wiecie. She would not let me go. Nie chciała mnie puścić. She hugged me and she was crying. Trzymała mnie i płakała. Pastor, I love you. I said, my wife loves me enough. Pastorze, kocham cię, mówi. Mówię, żona mnie kocha wystarczająco. What do you want me to do? Co chcesz, żebym zrobiła? Go and do the same. Mówię, idź, zrób to samo dla innych. Regardless if you are rich or poor. Bez względu na to, czy jesteś bogata, czy biedna. Go get a job. Znajdź sobie pracę. And then look for somebody that is worse than you. A potem poszukaj kogoś, kto ma się gorzej niż ty. And regardless how little you have. I bez względu na to, jak mało sama masz. Share it. Podziel się tym. Don't expect a blessing. Nie oczekuj błogosławieństwa. It will never come. Zamian, bo ono nie przyjdzie. Only when you share what you have. Tylko kiedy będziesz dzielić się tym, regardless co masz. How little. Bez względu na to, jak mało masz. You can be poor. Możesz być biedna. I was in Andrews in school. Ja byłem na uczelni. I was poor. Byłem naprawdę biedny. And still I shared what I had with the poor. Ale dzieliłem się tym, co miałem z jeszcze biedniejszym. I said, share what you have. Powiedziałem, dziel się tym, co masz. And only when you share, God will bless you. I tylko wtedy Bóg ci będzie błogosławił. And she did actually. I ona tak zrobiła. I learned from others that she started to help others. Uczyłem się, znaczy dowiedziałem się od innych, że właśnie ona pomagała też innym. You understand? Rozumiem państwa. When you say, give us today our daily bread. Kiedy modlimy się, daj nam dziś chleba powszedniego. You need not only to pray for your needs. Potrzebujemy modlić się nie tylko o własne potrzeby. But you need to present the Lord. Ale musimy other people needs.
przed Panem przedkładać potrzeby innych osób. And after you pray for them. I kiedy już modlimy się o nich. Don't expect God to go and give them bread. Nie oczekujmy, że Pan Bóg pójdzie i da im chleb. But share whatever God gave you. Tylko podzielcie się tym, co Bóg wam dał. Because only then you are a Christian. Bo dopiero wtedy jesteście chrześcijanami. Otherwise you are a Christian with the name, but not a real Christian. Inaczej macie tylko taką nazwę, ale nie jesteście tak naprawdę. And only then God can bless you. I dopiero wtedy Bóg będzie wam błogosławił. When you show Christ character in your life. Kiedy okażecie charakter Chrystusa w waszym życiu. Okay, we are done for tonight. Dobrze, to na dzisiaj koniec. I'm hungry, I'm tired. Jestem głodny, jestem zmęczony. You are sleepy. Państwo są już śpiący. We'll meet tomorrow night again. Spotkamy się jutro wieczorem. Tonight we don't do more questions and answers because it's late, but tomorrow we do. I jutro będzie też taka okazja, żeby znów zadawać pytania. Okay? Dobrze? Świetnie. Okay, let's pray together. Pomódlmy się razem. Father, we come in humbleness. Panie Ojcze, przychodzimy w pokorze przed Tobą. And we thank you that you are a wonderful God. Dziękujemy Ci, że jesteś wspaniałym Bogiem. You gave Jesus for us. Że dałeś za nas Jezusa. You will come again soon. Że wkrótce przyjdziesz powtórnie. As you promised. Tak jak obiecałeś. And you'll give us eternal life. I dasz nam życie wieczne. We'll never be able to pay. Nigdy nie będziemy, Panie, w stanie Ci się odpłacić za to. Father, we want to follow your example. Ojcze, chcemy podążać za Twoim przykładem. We want to do your will. Chcemy czynić Twoją wolę. Help us. Pomóż nam w tym, proszę. We cannot do it alone. Bo sami nie damy rady. We ask for your help. Prosimy o Twoją pomoc. We ask for your presence in our lives. Prosimy o Twoją obecność w naszym życiu. We ask for your blessing for everyone that is here. Prosimy o błogosławieństwo dla każdego, kto jest tutaj obecny. In Jesus' name we pray. W imieniu Jezusa prosimy. Amen. Amen. Have a good night. Miłego wieczoru.